Witam naszych słuchaczy w czwartej odsłonie Nielegalnych Pogaduch. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Zapowiedź nadchodzącego sezonu Superligi. Dziś w studiu są z nami selekcjoner reprezentacji Polski oraz kapitan Wisły Płock, Dawid Mazi Mazerant. Witam serdecznie wszystkich. Oraz członek zarządu Spirit As, Mateusz Indywidualista Kamiński. Również witam wszystkich. Dzisiejszy podcast poprowadzą dla Państwa standardowo ja, czyli Kamil Faber-Niedziela oraz mój współprowadzący Jakub Szpaku-Szpak. Usza na banko. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ze względu na obszerność dzisiejszego materiału zostanie on podzielony na dwie części. Pierwsza będzie się skupiała na omówieniu nadchodzącego sezonu, a druga będzie się skupiać tylko i wyłącznie na omówieniu stanu kadry oraz jej dotychczasowych wyników. Obie części pojawią się jako osobne filmy na platformie YouTube w krótkim odstępie czasu. Dobrze, to zacznijmy, przejdźmy do pierwszego tematu. Nasz podcast zacznijmy od omówienia sytuacji waszych klubów w kontekście przygotowań taktycznych oraz kadrowych do nowego sezonu PPC. Ale również powiedzmy sobie wprost, co nie wypaliło w grze waszych zespołów w poprzednim sezonie. Jak dobrze wiemy, Wisła Płock zajęła w poprzednich rozgrywkach drugie miejsce w tabeli, zaraz za obecnym mistrzem Illegal Esports, zaś Spirit As uplasował się na najniższym stopniu podium, przeganiając w końcówce sezonu drużyny Krakowi oraz Arki Gdynia. Tak więc Mateusz, do Ciebie kieruję tutaj pierwszą kwestię. Czy przed startem poprzedniego sezonu wzięlibyście trzecie miejsce w ciemno? Wydaje mi się, że pomimo braku walki o mistrzostwo jest to przyzwoity wynik Waszego klubu. Jak ma się końcowa lokata w tabeli do Waszych przedsezonowych oczekiwań? Przed sezonem na pewno trzeciego miejsca byśmy nie brali w ciemno. Naszym zdaniem był to plan minimum. Udało się go zrealizować. Wiadomo, że pierwsza runda była bardzo dobra w naszym wykonaniu, druga trochę słabsza. Liczyliśmy na walkę tak właśnie o mistrza do ostatniej kolejki, no ale jakby nie było, druga runda troszeczkę poszła nam gorzej i już na początku rundy rewanżowej wypadliśmy już w sumie z tego wyścigu o mistrza PPC. Więc jak odpowiadając, chciałbym, no na pewno trzecie miejsce byśmy nie brali w ciemno. Myśleliśmy, że może powalczymy o te drugie. To taki był, trzecie było planem minimum. Tak, bo trzeba przyznać, że tak naprawdę do półmetku sezonu byliście w kwestii dosłownie jednego punktu za liderem i tak naprawdę sam początek drugiej rundy trochę wam pokrzyżował plany, bo pamiętam, że zaliczyliście dwie porażki pod rząd, no i trochę tam Illegal i bodajże, już nie pamiętam, czy to Wisła odjechała, czy chyba samo Illegal na początku, tak to było, nie? Tak, samo Illegal, Wisła też start rundy rewanżowej też chyba nie miała takiego niesamowitego. No ale no, Illegal zaczęło systematycznie punktować rywali i odjechała reszcie stawki. Czyli podsumowując, nie wzięlibyście trzeciego miejsca w ciemno, ale też nie jest to wynik, którym gardzicie, no bo jednak gdzieś to jest ten plan minimum, nie? Jasne. Wydaje nam się, że no, to był ten plan minimum, który chcieliśmy wykonać przed sezonem. Wiedzieliśmy, na co nas stać, wiedzieliśmy jaka będzie konkurencja w postaci innych drużyn. No właśnie chcieliśmy tak mniej więcej wmieszać się między Illegal a Wisłę. No prawie wam się to udało. Możemy do tak połowy to, sezonu tak to nam przyjąć. Się udawało. Mieliśmy, jakby gdyby nie patrząc się na to wszystko, na ten cały wynik Illegal z AC Reborn, to byśmy mieli drużynę, która strzeliła najwięcej bramek do połowy sezonu i która najmniej ich straciła. No ale no, każdy wie, jak się skończył pierwszy sezon, no i zajęliśmy trzecie miejsce i na pewno jesteśmy zadowoleni z wykonanego planu minimum. Okej. Okay. Mazi, jako kapitan Wisły Płock, jak odebrałeś końcowe wicemistrzostwo? Pełna satysfakcja, czy raczej lekki niedosyt, że nie udało się poważniej powalczyć z Illegal? Myślę, że wynik jest jak najbardziej całkiem fajny. Można powiedzieć, jak na tak naprawdę debiutanta, no bo nie oszukujmy się, tak naprawdę Wisła Wisłą, ale no to awansowaliśmy jako tak naprawdę plan B, tak, i dla większości chłopaków, prawie no powiedzmy 80% kadry, to był ich pierwszy sezon na najwyższym stopniu możliwości w polskiej społeczności, tak, WK, na PlayStation oczywiście. Myślę, że
Wyniku nie brałbym w ciemno jako wicemistrzostwa, bo cel mamy cały czas jeden i jakby ostatnio Bartas poruszył, że dla nas tak naprawdę najważniejsze jest mistrzostwo, aczkolwiek tak wspomniałem, wynik, który osiągnęliśmy, czyli drugie miejsce, ulegając tylko tak naprawdę obecnie najlepszej drużynie w Polsce, nie jest jakimś tam rozczarowaniem czy niedosytem. Jest po prostu, przyjmujemy to jako dobry prognostyk na przyszłość. No tak, warto tutaj dodać taką jedną rzecz, że tak naprawdę w historii polskiej sceny nigdy nie było zespołu jakby z nowymi, świeżymi ludźmi, którzy nagle weszli do Superligi, czy tam do tej najwyższej klasy rozgrywkowej i po prostu na dobre włączyli się o mistrzostwo. Bo gdzieś tam zawsze te nowe projekty fakt wchodziły, walczyły od razu o mistrzostwo, ale one składały się z tych ludzi, którzy gdzieś tam tworzyli tą scenę już jakiś czas. A tu pojawiły się zupełnie nowe osoby, zupełnie nowe twarze, które od razu rzuciły wyzwanie na, że tak powiem, na najwyższej poprzeczce już, nie? Ja mogę od siebie powiedzieć, jako przedstawiciel Kapitan Illegal, że no celem minimum tak naprawdę było dla nas obrona mistrzostwa, ten cel minimum został spełniony, każdy inny wynik byłby dla nas porażką. No, oczywiście udało się to spełnić w znakomitym stylu. Gdzieś tam można statystycznie spojrzeć, że pobiliśmy też rekord punktowy chyba w historii polskiej ligi, więc ciężko nam będzie na pewno już taki sezon powtórzyć i na pewno wiem już o tym teraz, że kolejny sezon będzie dużo bardziej wyrównany, jeżeli chodzi o różnice punktowe. To już na pewno nie będzie taka, powiedzmy, deklasacja. Dobrze. Mateusz. Na półmetku sezonu traciliście zaledwie punkt do lidera. W okienku transferowym przeprowadziliście kilka naprawdę głośnych ruchów, takich jak Hubert, Vision czy Skaska. Co się stało, że ostatecznie kończycie sezon z kilkunastopunktową stratą do lidera? Tak, zgadza się. Przeprowadziliśmy takie transfery z myślą o walce o mistrzostwo. Chcieliśmy przestawić się troszeczkę na bardziej widowiskową grę. Więcej takiej spontaniczności, mniej wyrachowania, jak to miało miejsce w pierwszej rundzie sezonu. Po prostu chcieliśmy się bardziej cieszyć tą grą, no ale jakby brakło jakby materiału ludzkiego, który by nam bardziej na pewno umożliwił taką grę bardziej widowiskową, bardziej nieprzewidywaną dla rywala. No i tutaj może gdzieś popełniliśmy błędy, które zaważyły o tej kilkunastopunktowej stracie do lidera. Mhm. Czyli nie udało się trochę przestawienie stylu zespołu na bardziej taki właśnie, powiedziałbym, barceloniarski, z takiego bardziej właśnie, tak jak to nazwałeś, wyrachowanego. No oczywiście to nie jest proste, bo Illegal również prezentuje wyrachowany styl i gdybyśmy mieli się też przestawiać na przykład z dnia na dzień na gdzieś tam, powiedzmy, kręcenie się małymi zawodnikami, no to byśmy mieli ten okres przejściowy i to nie wiem, ile on by trwał, dłużej, krócej, na pewno byśmy gdzieś tam weszli na ten najwyższy poziom znowu, ale ile by to zajęło, ciężko powiedzieć. Moim zdaniem może trochę popełniliśmy trochę błąd, że zbyt długo próbowaliśmy się na niego przedstawić, bo w pewnym momencie mogliśmy po prostu powiedzieć stop, wracamy do tego, co nam przynosiło dobre rezultaty, bo jakby nie było w pierwszej rundzie, ani nie przegraliśmy z Wisłą Płock, ani nie przegraliśmy z Illegal. No i właśnie tutaj może za bardzo się upieraliśmy za długo, próbując tego kreatywnego futbolu, ale uważam, że była to dla nas jakaś jako lekcja, odbieram to jako lekcję. No i na pewno będziemy brali taką ewentualność w przyszłości bardziej z przymrużeniem oka, żeby grać tak, jakby to powiedzieć, bardziej widowiskowy futbol. Na pewno takim zespołem, który prezentuje właśnie ten futbol kreatywny, jest Wisła Płock właśnie, gdzie ty, Dawid, Mazi, grasz tak naprawdę z pierogiem na ataku, Kardasz za waszymi plecami, macie bardzo ofensywne wahadła, wszyscy gracie niskimi zawodnikami, 5 gwiazdek sztuczek. Gdzieś ten futbol jest przyjemny dla oka, może nie ma jakichś nie wiadomo jakich wypracowanych schematów, ale gdzieś te wyniki przychodzą, bo zawsze gdzieś te bramki postrzelacie, powpada parę goli, no i jednak to jest też efektowne. Jest tu połączenie wyników z efektownością. Efektywność połączona z efektownością. Zgadzasz się, Mazi?
Zgadzam się, ale też dodam to, co Mateusz tam fajnie powiedział, że próbowali się przestawić no, z własnego doświadczenia, może krótkiego jeszcze, jakby nie patrzeć, no to tak naprawdę my tak gramy, można powiedzieć, no, od początku praktycznie istnienia planu B, tak? Czyli to jest poprzedni cały rok, cała FIFA i tak naprawdę kolejne teraz, powiedzmy, pół roku dalej. Tak naprawdę teraz, kiedy zaczęliśmy grać oprócz tej Superligi, to wyższy poziom też, powiedzmy, VPG, tak? Kiedy gramy na te drużyny europejskie, gdzie nas nie znają, gdzie kompletnie nie wiedzą, czy mogą sobie pozwolić na jakąś tam nonszalancję, że pressing czy coś, no to tak naprawdę w większości meczów takich, gdzie jest team, który próbuje coś na nas zrobić wyżej, jest po prostu walec po drodze, bo nie dają sobie rady właśnie z tym, co powiedziałeś, że mamy mega ofensywne wahadła, jest nasza trójka, tak, Ostat, Kardasz, ja i oni sobie po prostu nie dają rady z upilnowaniem nas, bo czy to ja, czy to Ostat, czy to któryś z wahadeł, zawsze któryś z nas coś tam potrafi stworzyć, czy to jeden na jeden, czy nagle wymiana dwóch, trzech, czterech podań szybkich i jest sytuacja. Aczkolwiek no, jest to ciężkie do nauczenia i nie da się tego zrobić w 2-3 miesiące czy coś takiego, tylko to oprócz tego, że to się chce, to też trzeba dobrać ludzi pod to, bo nie każdy uważam się nadaje do takiej gry. Jakby niektórzy po prostu też od takiego stylu się odbijają, że tak to ujmę. No na przykład ja mogę tutaj dla naszych słuchaczy przedstawić historię Illegal. W 2018, jak powstawał klub, to wszyscy graliśmy niskimi zawodnikami, ale to trochę było wtedy inne podejście. W ogóle nie graliśmy na wynik, tak nie przykładaliśmy uwagi do wyniku i tak po prostu graliśmy, bo graliśmy. W 2019 roku Tiger, nasz zawodnik, który już jest na emeryturze, grał wysokim zawodnikiem. Potem przyszedł rok 2020, gdzie znowu graliśmy wszyscy niskimi. Wtedy przyszedł pierwszy sukces w postaci wicemistrzostwa. No i, że tak powiem, ta historia teraźniejsza, która zaczęła się w 2021, no to już jest pomysł Jagi jako wysokiego zawodnika i po prostu to jakby doprowadziliśmy już do takiego, można powiedzieć, wymasterowaliśmy to, że już nie opłaca nam się teraz zmieniać znowu stylu gry. Chyba, że kolejna FIFA już pewnie na nowej, a nawet raczej na pewno na nowej generacji będzie przeciw główkom, no to wtedy pewnie wrócimy znowu do niskich zawodników. Okej. Okay. Mateusz, kto was zawiódł? Przepraszam, jeszcze zanim zadam to pytanie, to będzie pytanie anonimowe od naszych słuchaczy. Szpaku, zapraszam. Dokładnie, pytanie do Matiego. Czy zimowe transfery w postaci Skaska, przepraszam, jak to źle czytam, Huberta i Wiżona można nazwać niewypołami? Uważam, że nie do końca. Na pewno wyniki się pogorszyły, ale ich doświadczenie, sposób myślenia, wizja gry na pewno pomogła niektórym chłopakom, na pewno też zwrócili uwagę inni zawodnicy, na co mają bardziej zwracać uwagę. Może też trochę ich obecność dodała niektórym zawodnikom pewności siebie. Ale tak jak patrząc stricte po wynikach, na pewno graliśmy w rundzie rewanżowej o wiele gorzej. Bardzo dużo bramek traciliśmy przez to, że chcieliśmy grać bardziej widowiskowo, bardziej do przodu, ofensywnie. No i reasumując, wydaje mi się, że nie były to złe transfery, ale na pewno nie takie, jakbyśmy sobie wyobrażali podczas negocjacji. Okej. Okay. Mateusz, a powiedz nam, kto was zawiódł w poprzednim sezonie i musiał opuścić wasze szeregi? Czy jest gracz, który opuścił was z własnego wyboru lub zrobi to jeszcze w tym okienku transferowym? Na chwilę obecną na pewno trzej wymienieni zawodnicy przez Szpaka opuszczą nasze szeregi. Z Hubertem dogadywaliśmy się, że przychodzi tylko na pół sezonu, żeby pomóc nam w walce o mistrzostwo. Jak wiemy, skończyliśmy sezon na trzecim miejscu, więc tutaj nie było zaskoczenia. Hubert teraz dołączy do Arki Gdynia, grać ze swoimi tam znajomymi kolegami. Skaska? Skaska wraca do Ligi Włoskiej. On tam zawsze wolał grać w zagranicznych ligach. Uważa, że tam jest poziom o wiele wyższy i może się tam bardziej rozwijać i grać. No tam gra chyba w drużynie Udinese. A z Visionem była całkowicie inna troszeczkę sytuacja. Tutaj akurat wyglądało to tak, że
chciał troszeczkę nam pomóc też w zarządzaniu klubu. Tutaj miało, tak na wszystko miało być zależeć od wyników, jakie osiągamy i stylu gry, w jakim gramy. Co do jego gry w przyszłym sezonie, jak wiemy, no, wyniki były trochę gorsze. I no, w sumie obopólnie stwierdziliśmy, że to w sumie nie ma sensu dalej kontynuować tej współpracy. Rozeszliśmy się w dobrych relacjach i na chwilę obecną całej trójki nie ma, a zobaczymy, co będzie w przyszłości. Rozumiem. Vision zapowiedział już, gdzie, który jest jego kolejny cel, bo tak naprawdę to już zaliczył całą czołówkę chyba, poza Wisłą Płock, ale z którą miał do czynienia bardzo dużo w kadrze w poprzednim sezonie. Vision chyba będzie grał też za granicą, sobie chyba z Oskarem w tym Udinese. Jakoś powiedział, że nie, na polskiej scenie nie ma drużyny, która byłaby w stanie sprostać chyba jego oczekiwaniom co do stylu gry i jakości. No, są to chłopaki o mentalności zwycięzcy i na pewno chcieliby wszystkie mecze wygrywać. No, jak wiadomo, nie zawsze można. I przez to też jakieś były takie tam niedociągnięcia czy nieporozumienia. Wiadomo, że każdy stara się i gra jak najlepiej, no ale są dni lepsze i gorsze. I no to też poniekąd wpłynęło też na morale zespołu całego i wydaje mi się, że no, na przyszły sezon będziemy na pewno o wiele lepiej przygotowani niż do rundy rewanżowej. Mieliśmy o wiele więcej czasu na to, żeby to się przygotować, przeprowadzić nowe transfery, potestować ludzi na wszystkich pozycjach, więc patrzymy pozytywnie na następne pozycje. Coś czuję, że te transfery wychodzące z waszego klubu mogą wam wyjść tylko na dobre. Dobrze, Mazi, a powiedz mi, jak to wygląda w waszym zespole? Kto opuścił lub opuści wasze szeregi przed sezonem? U nas w zespole tak naprawdę z osób, które dokończyły tamten sezon, zostali wszyscy. Jakby tak jak Bartas wielokrotnie powtarzał, jeżeli ktoś chce odejść, nikogo na siłę nie trzymamy. Tak naprawdę nikt nie zgłosił chęci odejścia. Osoby, które były jakby na wypożyczeniu, tak, bo nie oszukujmy się, mieliśmy 3 osoby wypożyczone do Ekstraligi. Był to Maciek Ziomek, Adrian Kieres i Łukasz Wunia. Dostała cała trójka wolną rękę, żeby sobie znaleźć klub najlepiej w Superlidze, tak? Żeby już jakby no, krok wyżej zrobili do ogrywania się. Dwóm chłopakom się to udało, znaleźć klub w Superlidze. Jakby jesteśmy cały czas w kontakcie z nimi, że jeżeli przykładowo, tak, chłopak, który na przykład na pozycji obrońcy, tak, ktoś się nie sprawdza, nie progresuje przez jakiś czas, no to jesteśmy w kontakcie z Maćkiem i wtedy ewentualnie robimy wymianę, tak? Jakby wtedy rozmawiamy też jakby z jego obecnym drużyną, że chcielibyśmy Maćka z powrotem i po prostu robimy transfer, tak? Ten transfer VIP chyba to się bodajże nazywa, że tam opłata jest bodajże. Ale myślę, że to jest uczciwe wobec zespołu naszego, bo po prostu wprost powiedzieliśmy, no nie macie chłopaki na ten moment szans grać. A nie o to też wszystko chodzi, żebyście tylko siedzieli albo wkurzali się, że dajecie ankietę, a nie gracie, tylko żeby też łapać doświadczenie krok wyżej, tak, po Ekstralidze, gdzie chyba Maciek zagrał wszystkie mecze bodajże w rundzie rewanżowej, Jongas to samo, a Adek tam poszedł jakby jako transfer VIP, połowy sezonu i też wszystkie do końca mecze. Ja mam nadzieję, że w Superlidze teraz chłopaki Yangi i Maciek, bo oni już znaleźli kluby w Superlidze i jakby będą grali, mam nadzieję przynajmniej, że będą grali i będą pokazywać się z fajnej strony, trzymam za nich kciuki i kto wie, bo możliwe, że jakby w czasie sezonu czy po sezonie na PS5, jak będziemy przychodzić, wrócą do nas, tak? Rozumiem. Tak to wygląda u nas. Dodatka chyba wczoraj był testowany przez 303 Pistols, więc na pewno to też jest ta trzecia osoba, o której wspomniałeś, i który może znaleźć właśnie ten klub w Superlidze. Wydaje mi się, że to jest fajna inicjatywa z waszej strony i też zachęca też takich zawodników, że na pewno są cały czas na radarze, a też warto, żeby łapali te minuty w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dokładnie. I tak. Na pewno...
No to właśnie, o to właśnie nam chodziło, bo w pierwszej części daliśmy do Ekstraligi z racji, że tam też znaliśmy się z chłopakami z Szarańczy, tak? Znaliśmy właśnie kapitana Szarańczy. Napisał do Szarańczy, nie, taki drażliwy trochę temat, sorry, że ci przerwałem. Okej, no spoko, złe rozumiem to. Raczej chodzi mi o fakt, że no, znaliśmy kapitana i wiedzieliśmy, że oni tam pograją, bo też Szarańcza chciała trochę takim stylem, jak my w planie B graliśmy, zaczynaliśmy, czyli chcieli tą piłką grać, nie chcieli grać wysokim, więc też nam to odpowiadało. Chłopaki pograli, chcieli wrócić, jakby dali nam do zrozumienia, że są dostępni i od nas zależy, czy chcemy, żeby wrócili do nas, czy chcemy, żeby na przykład, tak jak wam powiedziałem, dajemy im wolną rękę, tak? To stwierdziliśmy wspólnie w zarządzie, tam ja, Bartas, Barmus, że no nie macie szans, no szczerze im powiedzieliśmy, nie macie szans, doszły też osoby i żeby realnie mieli fan z tej gry, no bo gramy w grę, po prostu poszli wyżej pograć teraz w Superlidze, aczkolwiek no z każdym ja jestem, czy ja, czy Bartas, czy Warmus jesteśmy po prostu w kontakcie i zobaczymy jak to będzie, czy to w trakcie sezonu, czy po sezonie, przed sezonem na PS5. Na pewno obstawiam, że i tak będą przetestowani przez nas jeszcze, nie? Dobrze, Mateusz, powiedz mi, kogo już ściągnęliście do waszej ekipy i kogo jeszcze macie w planach podpisać przed końcem okienka? Transfery przeprowadziliśmy, dwa transfery wahadeł, przed zawodnik z Bolos, War Legends, był chyba w drużynie roku. Jaki nick i nazwisko? Kuba Cybulski, on będzie grał u nas na wahadle, potem skorzystaliśmy, może głupio to zabrzmi, ale właśnie skorzystaliśmy może z rozpadu drużyny Loco Villanos i dołączył drugi wahadłowy o PSN-ie Bartek Fortnite, też na wahadło, do rywalizacji o skład. Mamy teraz czterech wahadłowych, wydaje mi się, że to będzie zdrowa rywalizacja i też wpłynie na poziom i jakość naszych wahadeł, żeby czuli rywalizację o skład. Tak? Jest jeszcze Boski Centowski i kto ten czwarty? Adam Duda. Aha, Dudore słynny. Tak, chcieliśmy mu zmienić pozycję. A Nowobilski nie jest wahadłowym? Coś tak widziałem, że grał na wahadle. No i tutaj jak rozmawialiśmy wcześniej, to jego gra na wahadle to były skutki transferów zimowych. Tak, i staraliśmy się to wszystko dopasować tak, żeby to wyglądało jak najbardziej efektywnie, no ale wiemy jak się to skończyło. Na pewno, i wraca na środek znowu. Tak, będzie dalej grał w środku pola i wracamy do tego, co nam przynosiło jak najwięcej punktów. Fajnie grają razem z Wojtkiem Konikiem w środku pola, uzupełniają się nawzajem i wydaje mi się, że transfer rozgrywającego ofensywnego pomocnika Oniku Ambros świetnie się z nimi będzie rozumiał i wpłynie na naszą grę pozytywnie. Wydaje mi się, że te transfery, które właśnie przeprowadziliśmy w tym do ofensywy, bo u mnie uważamy, że wahadła to są ofensywne pozycje u nas w zespole, pomogą nam grać bardziej właśnie to, co lubimy, ofensywnie, do przodu. No, będziemy na pewno gramy też z wysokim napastnikiem, jak i Legal. Gdzieś jakaś tam zawiesinka w pole karne, czy też szybkie wymiany podań między pomocnikami, bo zmieniamy też formację, że będziemy grali też z ofensywnym pomocnikiem środkowym rozgrywającym. Nie tak jak wcześniej miało to miejsce z Śpetekiem. Dokładnie. Tak. Co do tego, oprócz tych trzech transferów jeszcze dołączył do nas doświadczony zawodnik Carlos na obronę. Jego gra w sumie może już jest u nas w klubie z 2 tygodnie i jego gra i zaangażowanie pozytywnie pozwala nam myśleć o tym, że znaleźliśmy w końcu takiego zawodnika, który będzie potrafił wziąć odpowiedzialność za grę obrony i zacząć ją prowadzić tak, jakbyśmy chcieli, żeby ona była prowadzona. Cały czas jest tam tętni życie, cały czas jest głośno na HS-ie w obronie i wydaje mi się, że w końcu obrońcy tak zaczęli grać, jak byśmy chcieli od początku, agresywnie, wysoko i no i chyba u nas niektórzy po treningach są tacy troszeczkę zmęczeni Carlosem, ale widać, że
to nie jest tak, że obrońca ma stać tylko i poczekać, aż będzie atak drużyny przeciwnej, tylko cały czas żyją, podchodzą blisko napastników, presują. Czyli Carlos będzie transferem do pierwszego składu, tak? Dobrze rozumiem? Na chwilę obecną jesteśmy z niego na tyle zadowoleni, że samą grą pozwala nam, raczej przyprawia nas o ból głowy i na pewno będzie tam namieszał w hierarchii obrońców i to jego zaangażowanie na pewno na to pozwala, żeby myśleć o nim jako podstawowym zawodniku. Rozumiem. Szpaku, proszę, żebyś zadał teraz kolejne pytanie anonimowe, które widzę, że jest skierowane do Matiego. Tak jest, pytanie anonimowe do Matiego. Czy to prawda, że Dominik Śmigielski i Paweł Śnieżek odmówili transferu do Spirit As? Takie pogłoski krążą po kuluarach sceny WK. Śnieżek, tak? To jest Joseph Bratan? To chyba o takim PSN-ie. Dominik Śmigielski i Paweł Śnieżek. Jest gra w kadrze. Tak, jest to, ja uważam, że jest to jeden z lepszych zawodników na swojej pozycji. U nas świetnie się zaprezentował na testach. Raczej miał ogólnie, chcieliśmy go sprawdzić, chcieliśmy zobaczyć, czy jest zainteresowany. Na początku było tak, jak zaczęliśmy z nim rozmowy, to nie był do końca taki przekonany, czy przyjść na testy. Nie chciał też zostawić tam chyba Krakowi. On tam chyba też jest, ma jakąś pełni funkcję w klubie. Nie wiem, ale na pewno dużo się udziela, szuka sparingów, czy tam na grupie też wrzuca jakieś tam posty o testy. I tak traktowaliśmy to z przymrużeniem oka. Potem po chyba fatalnym meczu Krakowi z Illegal nadarzyła się szansa. Słynne 4-0, tak. 4-0. Nadarzyła się szansa, jakoś tam napisał do jednego z naszych zawodników, że mógłby przyjść na testy w sumie. My to tak już traktowaliśmy trochę to z przymrużeniem oka. Na pewno chcielibyśmy, żeby dołączył do naszej drużyny w tamtym momencie, bo rywalizacja na wahadłach no, u nas praktycznie nie istniała. Graliśmy cały czas jednym i tym samym zestawem i przyszedł na testy, zaprezentował się naprawdę bardzo fajnie. Wiedział, za dużo nie trzeba było mu podpowiadać i tłumaczyć jakichś tam schematów zachowań na boisku. Wyglądał naprawdę przekonująco. W sumie na tych jednych testach się skończyło. Podziękował, bo jednak coś tam odpisując mi, że chciałby jeszcze trochę powalczyć o ten projekt w Krakowie. I jak widać potem, nie wiem, środek po tym meczu z Illegal zaczęli chłopaki punktować systematycznie i chyba... Kubeł zimnej wody. Wyszło mu to na dobre, że został w tej drużynie. A jak było z Dominikiem Śmigielskim, słynnym orzechowiutkim? Już wcześniej, już jak byłem pierwszy raz tutaj w programie nielegalnych pogaduchach, to już dostałem pytanie o tego zawodnika. Może sam je zadaję. Może sam je zadaję. Więc tak, ja na niego mówię, że to jest kasztan. Nie orzech, tylko kasztan. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga, kasztan dobrze się prezentował na testach, ale gdzieś tam coś... jakby to powiedzieć, tłumaczył się cały czas jakimiś tam sprawami, że ze sprzętem, że coś tam, jakiś pad mu nie działa, jakaś gałka mu ucieka, coś tam, a my nie chcemy pozwolić sobie, żeby przez jakiś tam błąd techniczny, że komuś, nie wiem, tam ma uszkodzonego pada czy coś, żeby na przykład jakiś tam mecz moglibyśmy sobie zawalić, bo tak wspominaliśmy, z Illegal przegrali chłopaki 0-4, a Dominik Kasztan Śmigielski. No, to zagrał, był jego popis. Tam zagrał kapitalne zawody w cudzysłowie i na pewno właśnie jak z nim rozmawiałem na ten temat, to właśnie gdzieś tam wspomniał o tym padzie, że gdzieś tam, że wyczes go, tak nim tak go kiwał. No, robił. Wrzucił go na karuzelę. Tak, i że do tej pory się nie potrafił odkręcić. No i na pewno jesteśmy w kontakcie, na pewno jest to chłopak, któremu zależy, rozmawiam z nim tak, że raz na jakiś czas pozytywnie też podchodzi do gry, na pewno chciałby się rozwijać, no ale na chwilę obecną znaleźliśmy, tak wcześniej wspomniałem, dwa inne wahadła, na które chcielibyśmy teraz postawić i zobaczymy, co z tego będzie. Rozumiemy. Ja co do Pawła Śnieżka mogę się wypowiedzieć tak, że gra na wahadle w reprezentacji. Dosyć stabilny zawodnik, nie jest jakiś nie wiadomo jak topowy umiejętnościami, ale taki solidny zadaniowiec. A co do Dominika Śmigielskiego,
To tak, nie mogę mu odebrać ambicji, nie mogę mu odebrać zaangażowania, bo to ma jak mało który zawodnik nawet z topowych klubów. Cały czas jest zainteresowany rozwojem, cały czas się dopytuje i tak dalej, ale niestety czasami biega jak Żyd po pustym sklepie i po prostu prędzej chyba założy sam sobie siatkę pomiędzy nogami niż przeciwnikowi. A po prostu szczytem jego niepowodzenia w tym sezonie był mecz, gdzie tak naprawdę rozłożył całą stronę Krakowi, że wjechaliśmy tam jak do siebie. Jak do siebie, no i Krakowia poniosła za to, znaczy z tego powodu, sromotną klęskę. No dużo pracy, dużo pracy przed chłopakiem. Zobaczymy, co z niego będzie. Mazi, jak wygląda kwestia transferów wchodzących do waszego klubu? Kto już dołączył lub kto dołączy w tym okienku transferowym? No u nas kwestia transferów tak naprawdę jest zamknięta. Dołączyły trzy osoby, oficjalnie dołączyły trzy osoby. Nie będę zdradzał jeszcze imion i ników z racji, że będzie prezentacja na fanpage'u. Zapraszam na fanpage Wisły Płock, tam się możecie dowiedzieć. Zdradzę tylko, że tak jak Mateusz wspomniał, że wykorzystali rozpad Loco, ściągając Ambro między innymi, no to po części my też wykorzystaliśmy ten rozpad i dwóch zawodników z Loco dołączyło do nas. Jest to Eśpedek i NK. A trzecim zawodnikiem, który do nas dołączył, był filarem obrony Esport First, która była, tak jak sami rozmawialiśmy wcześniej na podcastach, że takim zaskoczeniem trochę, tak? I jakby trzymał tą obronę i jest to, uważam, wielki talent. I to jedyne nasze trzy wzmocnienia, aczkolwiek ja osobiście jestem mega zadowolony z tego, że udało się ściągnąć chłopaków. Dodatkowo jestem zadowolony, że udało się utrzymać nasze filary, tak? Że gdzieś tam z tego, co doszły mnie słuchy, chcieli wyciągnąć kilku zawodników tych podstawowych od nas, a między innymi Sebastiana, Sebwara, chcieli chłopaki podkraść, no aczkolwiek Seba powiedział, że nie chce, zostaje u nas i jestem z tego osobiście bardzo zadowolony i liczę, że osoby, które dołączyły do naszego zespołu, dadzą nam nowe możliwości i jakby dadzą nam dodatkowe opcje do naprawdę jeszcze lepszej gry i zmotywują jeszcze resztę chłopaków, żeby jeszcze bardziej się starać. Rozumiem, czyli tożsamość tych ludzi będzie, tych graczy będzie ujawniona dopiero przy prezentacji, więc zapraszamy do śledzenia e-sportowego fanpage'u Wisły Płock na Facebooku. Mateusz, czy nie byliście zdziwieni zaskakująco mocną postawą Krakowi w końcówce sezonu? Zdołali odrobić kilkupunktową stratę i na dobre włączyli się do walki o top 3. Szczerze nie byliśmy jakoś zaskoczeni, widzieliśmy po tym meczu, raczej, o tak, może cały czas będziemy się odnosić do tego jednego meczu z Illegal, no dostali tam lanie, no, nie wyszli z połowy, nawet byśmy powiedzieli, że nawet nie wyszli na boisko. Oddali ten mecz kompletnie, wyglądali jak, no, jak nie drużyna, tylko zlepek osób, no nie wiem, wydaje mi się, że nawet niektóre drużyny na Live Cupach lepiej się prezentują niż oni się zaprezentowali w tym meczu. Te lanie może wpłynęły na nich na tyle pozytywnie, że od tego momentu zaczęli systematycznie punktować, no ale terminarz też nie był jakiś dla nich zbyt wymagający. Były to drużyny trochę z jakby to dolnej części tabeli. No trochę jakby nie było, no wskoczyli na jakiś czas, chyba nawet na jedną kolejkę czy tam dwie. Na te tak, trzecie miejsce. Byli na trzecim miejscu, tak. Ale mimo wszystko wiedzieliśmy, że to jest tylko kwestia czasu, bo dwie ostatnie kolejki mieli naprawdę z wymagającymi rywalami, chyba tam mieli Arkę i Wisłę Płock, więc wiedzieliśmy, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy jednak zajmą te miejsce od 4-5. Ja tylko, jak mogę coś powiedzieć odnośnie Krakowi, o ile mogę się wtrącić, to dla mnie jednej rzeczy im brakło. Brakło im doświadczenia. Tak naprawdę im brakło doświadczenia w końcówce i ogólnie, żeby być w top 3, tak jak ja uważam, że brakło Wiśle, czyli nam, doświadczenia, żeby do końca walczyć o mistrza. I to, bo nie oszukujmy się, i my, i Krakowia, czyli to dawne Marsonics, to tak naprawdę dwa świeżaki. I wydaje mi się, że tego zabrakło najbardziej Krakowi. Szczególnie właśnie w meczach, czy to z Illegal, czy to chyba ze Spirit też bodajże chyba przegrali? Nie wiem, Mati, jak się mylę, to mnie popra. Przegrali, remisowali z nami. I w meczach z nami no, też przegrali, aczkolwiek no, z nami to tak naprawdę pojedynek, można powiedzieć, Ekstraligi, tak? No bo Plan B kontra Marsonics, aczkolwiek no,
No im brakło tego, co nam, czyli tak mi się najbardziej wydaje, że właśnie tego doświadczenia, szczególnie w końcówce sezonu. Mi się wydaje, że wam może nie brakło tego doświadczenia, ale dobrego wejścia w sezon. My mieliśmy podobny, no w sumie różnica między Wisłą Płock a i Spirit As, bo chyba 3 punktów, tak? Wydaje mi się, że my mieliśmy rundę rewanżową taką, jaką wy mieliście pierwszą rundę, gdzie pierwsze kolejki naprawdę, no traciliście te punkty z niżej notowanymi rywalami. Potęgę. Trochę tutaj wydaje mi się, że tutaj zaspaliście cały początek sezonu i to potem zaowocowało tym, że strata do Illegal była na tyle duża na koniec sezonu, no, że nie udało się to odzyskać, odrobić tych punktów. Illegal też zaczęło systematycznie punktować i to chyba to było takie kluczowe. Tak samo do nas, nasza runda rewanżowa, my zaczęliśmy tracić z niżej notowanymi rywalami punkty, no przecież Polish Vikings stare, teraz jest to Jagiellonia. My z nimi wygraliśmy 7-0 w pierwszej rundzie, a potem przegraliśmy 0-3, no to samo za siebie mówi. Straszny dokładnie. Rozstrzał wyników. Ale to jest to, co mówisz też, bo my w pierwszych 6 kolejkach startu straciliśmy bodajże 10 albo 11 punktów łącznie. Który brakło na koniec sezonu. Których końców brakło, ale zobaczcie, my do grudnia, czyli do startu rundy rewanżowej, gdzie zaczynaliśmy chyba Arką Gdynia, co, nie chcę skłamać, chyba Arką. Tak, na zachód. Mieliśmy chyba, nie licząc tego, że okej, to Toxic zostało wtedy wyrzucone, więc 2 punkty straty mieliśmy do Illegal, więc tak czy siak przez całą tą część sezonu dogoniliśmy, jakby odrobiliśmy powiedzmy częściowo tę różnicę punktową. I tak naprawdę zaczęliśmy sezon super, bo wygraliśmy z Arką, czy rewanżową rundę wygraliśmy z Arką, po czym mecz później zremisowaliśmy z MF Killers. I od tego momentu, jak zremisowaliśmy, to zaczęliśmy tracić właśnie tak pojedynczo punkty, co tam co 2 kolejki, co 3 kolejki. Takie pojedyncze remisy właśnie, które nie miały prawa się zdarzyć, drużynie walczącej o mistrza. Właśnie dlatego uważam, że tego doświadczenia trochę brakło, że było fajnie, że z Arką się wygrało, czyli z drużyną, która była wtedy chyba wiceliderem, bodajże, nie chcę skłamać, ale chyba była wiceliderem i przeskoczyliśmy ich, po czym mecz 10 minut później zremisowaliśmy z drużyną, która była na przedostatnim miejscu, tak? I to jest właśnie... To jest ta różnica, dlaczego Illegal punktując równo od początku praktycznie sezonu, z lekkimi wpadkami, no bo nie zdarzyło się też Illegal wpadki, wygrało mistrza, tak? Gdzie Spirit traciło punkty, gdzie Wisła traciła punkty, Krakowia czy Arka, tak? Na głupich potknięciach. I Illegal to po prostu bardzo dobrze, konsekwentnie wykorzystało i odskakiwało co kolejkę. No, jeden punkt więcej zdobyli, 3 punkty więcej i tak dalej. No tak, tutaj muszę podkreślić, że tak jak mówicie, że druga runda gdzieś tam wam też nie wychodziła, no to Illegal zupełnie przeciwnie, bo wygraliśmy wszystkie mecze i zremisowaliśmy 1 w drugiej rundzie, więc nie daliśmy tutaj nigdzie pola do nadrobienia w ogóle. A co do wpadek Illegal, tak, one oczywiście, że były. My przegraliśmy mecz z Arką Gdynia w pierwszej rundzie sezonu. Mieliśmy jakieś tam remisy z Polish Vikings, z Toxic Team, które akurat potem zostało wyrzucone z ligi, więc gdzieś tam nam ta wpadka uszła na sucho i z kilkoma innymi takimi średnio notowanymi ekipami naprawdę, więc te wpadki nie tylko wy mieliście, mieli je wszyscy. Kwestia była kto po prostu mniej ich zaliczy, no, taka prawda. Dobrze, to teraz mi powiedzcie tak, na czym my tu stanęliśmy. Okej, Krakowia. Mazi, co twoim zdaniem stało się z Arką Gdynia? Katastrofalna postawa w drugiej części sezonu i spadek z fotelu lidera aż na 4. miejsce w tabeli. Krakowia to jest taki... Arka Gdynia. Boże, Krakowia, Arka Gdynia, przepraszam. Jest taki dość specyficzny temat, bo ja uważam, że mają świetnych zawodników, naprawdę... Jest tam przecież przykładowo Nezior, czyli ja uważam, że jeden z lepszych ofensywnych pomocników, czy jest tam między innymi Nowak, tak, też uważam, że jeden z lepszych napastników. A co się z nimi stało? No, Arka wystartowała genialnie, chyba 6 meczów z rzędu na start, 18 punktów, chyba bilans bramkowy bodajże mieli
nie wiem, 20-2, dwie bramki chyba stracili w tych 6 meczach, po czym chyba trafiła im się jakaś taka kuriozalna wpadka, nie pamiętam, chyba z MF Killers, chyba zremisowali, albo z poznańskimi Pyrami przegrali, nie pamiętam już aż tak w 100%. I od tego momentu troszeczkę jakby odpuścili, mimo że do momentu, kiedy Toxic jeszcze grało, byli liderem. I w momencie, kiedy jeszcze Toxic zostało wyrzucone i Legal ich przeskoczyło, chyba chłopaki już mentalnie całkowicie upadli, tak? No bo mając lidera, po czym stracili tego lidera przez to, że Toxic zostało jakby na własne życzenie, tak? Toxic zostało wyrzucone z ligi. Wydaje mi się po prostu, że chłopakom siadła psycha i stracili po prostu wiarę w to, że mogą jakby rywalizować albo że mogą wygrać mistrzostwo, a jest tam tylu zawodników doświadczonych, wydaje mi się, i tylu zawodników już jakby nasyconych też pucharami, że jeżeli tracą jakby szansę o mistrza albo jakby tracą apetyt, no to im trochę się chyba odechciewa też, tak? Jakby nie widzą, tak mi się wydaje, nie wiem, nie siedzę chłop tam na czatach, nie siedzę w głowach, ale tracą jakby motywację, a jak tracisz motywację do grania, tracisz motywację, żeby wygrać, no to nie oszukujmy się, ale no nie idzie, tak? Grasz jakby na siłę, a grasz na siłę, to będzie, jak wyjdzie, tak wyjdzie i jakby to się wtedy mija z celem. No i druga część sezonu pokazała, że chłopakom chyba nie do końca jakby... może nie tyle, co zależy, bo to też może za mocne słowo, ale nie do końca wychodzi i im bardziej próbowali, im bardziej im nie wychodziło, tym tracili motywację, chęci i jakby odbijali się, tak? Szczególnie na drużyny, które wiedziały, że Arka jest no dość dobra w ataku i stawiały mur i takie wpadki jak z MF Killers, gdzie w 90 chyba drugiej minucie stracili bramkę na 2-1, mając mecz pełną kontrolę, tam Arka chyba powinna z 5 bramek bodajże strzelić, jak oglądałem, pamiętam, no to idzie sobie zniszczyć psychikę i motywację swoją do gry. Ja postawę Arki skwituję jednym takim naszym popularnym polskim powiedzeniem, że wilk poprowadzi stado owiec na szczyt, ale owca, nawet stada wilków, nie da rady poprowadzić nawet przez ulicę. Jest takie, tak się wtrącę, jest takie właśnie powiedzenie, które mówił Napoleon, że armia lwów dowodzona przez barana jest mniej groźna od armia baranów dowodzonych przez lwa. Dokładnie, dokładnie. Do tego nawiązuje. Słowa Napoleona. I moim zdaniem to jest po prostu Arka Gdynia w pigułce. Dobrze. Szpaku, proszę zadaj pytanie anonimowe. Dobrze, będzie pytanie anonimowe dla obu panów. Jak skomentujecie brak wpłaty Arki Gdynia za grę w następnym sezonie Superligi w regulaminowym czasie? Czy jest to zachowanie skrajne, nieodpowiedzialne ze strony kapitana? Mazy, jako że jesteś na czacie kapitanów, to proszę zacznij. Nie wiem, jak to skomentować, bo wydaje mi się, że to jest po prostu niedopatrzenie kapitana, ale wydaje mi się, że narażać taki zespół jeszcze po takich transferach, z tego co słyszałem, to jest trochę nieodpowiedzialne, ale no, mam nadzieję, że jednak nie dojdzie do sytuacji, że sezon zaczniemy bez Arki, bo no, to jest jakaś tam strata dla całej ligi mimo wszystko, tak? Ale no, uważam, że to jest lekko takie, może nie tyle co nieodpowiedzialne, ale no, nie powinno się to przydarzyć. Z mojej strony? Mati, tak? Nie jestem na czacie kapitanów, bo jak wiadomo został on trochę uszczuplony, tylko o główne postacie w klubach. Dopiero teraz się o tym dowiedziałem, ale tak ze swojej tak z perspektywy i tak z przemyśleń, nie wiem, kto jest tam kapitanem, możecie mi pomóc pod tym względem. Tam... Walkowiek kapitan. Kuba Walkowiek. No, okej, okay, nadal, więc jak wiemy, bardzo lubię Kubę, z całym szacunkiem do niego, ale nie jest to jego pierwsze niedopatrzenie takie, które no, wprowadza klub taki trochę taki, jakby to powiedzieć, taki niesmak. Dyskomfort. Wiemy, jak chłopaki tam wygrali chyba tam finał Ligi Mistrzów, w jakiejś tam lidze HCF czy coś takiego, potem jakieś tam niedociągnięcia, potem jakieś śmieszne rewanże, nie rewanże, mecze o północy, jakieś, nie wiemy, jak to wyglądało, no to też na pewno kabaret. Na pewno to było niedociągnięcie jakieś ze strony kapitana klubu. No mam nadzieję, że jak to
wcześniej wspominaliście tutaj, przytaczając słowa Napoleona, że weźmie się w garść i weźmie tą drużynę na swoje barki i zacznie nią zarządzać tak, jak powinno się zarządzać. No takie niedopatrzenia nie będą miały miejsca. Ale czy on miejsca. Się weźmie w garść? Ja uważam, że jest to osoba odpowiedzialna, raczej odpowiedzialna, no teraz ciężko na to tak powiedzieć, ale uważam, że jest to osoba, która jest w stanie to wziąć na siebie. No i mam nadzieję, że tak się to skończy, bo tak jak Maciej wspomniał, no strata takiej drużyny w Superlidze na pewno by się trochę odbiła na jej jakości, a jest to drużyna, która na pewno by mogła trochę namieszać w czubie tabeli, a tym bardziej po takich transferach, jak wspomnieliście. Ja powiem tak, Arka zatransferowała między innymi Natsu, między innymi Huberta, to są tak naprawdę czołowi, Dawid Pliński. To są czołowi, jak nie jedni z najlepszych zawodników na pozycjach w ogóle w historii tej sceny naszej polskiej. I teraz, jeżeli kapitan klubu tak nieodpowiedzialnym zachowaniem, jak brak wpłaty w terminie, gdzie było ostrzegany przez włodarzy ligi, czym to się może skończyć, jak on tego dalej nie robi, to po prostu jest to skrajnie nieodpowiedzialne. I tak, Kubie Walkowiakowi nie mogę zarzucić braku zaangażowania i chęci, bo je ma. Ale jest jakby człowiekiem na tyle niechlujnym, niedbalskim, że po prostu tyle rzeczy mu przechodzi gdzieś tam koło nosa, o tylu rzeczach zapomina, tyle rzeczy jakby nie dociąga do końca, jak należy. Jakby taki słomiany zapał momentami, że no to momentami idzie w złą stronę i myślę, że potencjał Arki Gdynia jest dużo większy niż to, co pokazują pod rządami Kuby Walkowiaka. Naprawdę, ten klub stać na dużo, dużo więcej niż to, co obecnie grają. Ja się zgodzę z tobą. Ja naprawdę grałem z kilkoma chłopakami z Arki. Zresztą w kadrze też jest kilku chłopaków z Arki i nie rozumiem jednej rzeczy, bo wiem, jak gra Natsu na przykład w kadrze i sam Faber grałeś z nim ostatnie razy i oglądałem sobie, jak Arka gra VPG tam jako klub i jakby to jest dwóch różnych zawodników. Nie wiem, czym to jest spowodowane, że ma innych jakby inne, czy ja mam do niego inne podejście, jak mu jakby inne też ja mu daję jakby zadanie, czy coś takiego, czy ma innych zawodników wokół siebie, czy jest po prostu jakby blokada w głowie, że na przykład Kuba mu coś innego mówi, albo ma inaczej grać, bardziej się pod coś dostosować, ale dla mnie to jest dwóch różnych graczy. Jak sobie oglądałem Arkę w VPG, jak grają teraz i jak ja oglądałem, tak jak ostatnio grał Natsu z Jagą na ataku, tak? To jest jakby całkowicie dwóch innych zawodników. Nie wiem, dlaczego to jest tak spowodowane. Czy to jest po prostu kapitanem, czy że tak to prowadzi, czy podejściem Natsu, że może mu się bardziej w kadrze chce. Nie mam pojęcia. Dobrze, panowie, myślę, że ten temat możemy gdzieś tam zamknąć. Teraz powiedzmy sobie wprost. Jaki macie cel na najbliższy sezon? Ja się domyślam jaki, ale powiedzcie po prostu wprost, co was interesuje. Mati, proszę zacznij. U nas cele na ten sezon najbliższy się nie zmieniają, no minimum podium, no a to co się uda więcej, to na pewno będzie nam duży plus, no na pewno będziemy chcieli powalczyć o to mistrzostwo, ale traktujemy to na razie tak z dystansem, zobaczymy jak sezon się ułoży, na pewno nie będziemy się napalać tak jak się... Człowiek uczy się na błędach i napalaliśmy się po połowie sezonu. Było, że tam potem były jakieś tam zgrzyty na temat terminarza, nie terminarza, tutaj jakieś tam na pewno pod względem kadry tutaj. Na pewno to będziemy teraz bardziej spokojnie do tego wszystkiego podchodzić. Zrobiliśmy transfery, które pasują bardziej pod styl zespołu niż pod jakiś tam styl indywidualny graczy i na pewno będziemy patrzeć optymistycznie. Cel minimum nie jest bez zmian. Trzecie miejsce. Cel minimum. Wszystko ponad to traktujecie jako miły bonus. Tak, no uważam, że na pewno konkurencja nie śpi. Na pewno będzie ten sezon bardziej wymagający. Są drużyny, które awansowały z Ekstraligi. Poziom będzie na pewno w ligi wyższy. Nie będzie już taki gradobici jak 12-2 czy jakieś inne śmieszne wyniki 7-0. No mam nadzieję przynajmniej, że taki nie będą, ale no tak jak mówię, na pewno będziemy zadowoleni, bo uważam, że na razie miejsca top 1, top 2 chyba są chyba wszystkim bardzo dobrze znane. Jeśli któraś z tych drużyn zajmie miejsce poniżej, to na pewno będzie dużym zaskoczeniem i rozczarowaniem ze strony tej drużyny. Ja powiem tak, na podstawie poprzedniego sezonu, jeżeli chodzi o wykonaniu Spiritus,
to masz bardzo trzeźwe i racjonalne podejście. Nie stawiacie sobie tutaj, nie celujecie w jakieś też złote góry. Stawiacie sobie cel jak najbardziej wykonalny, bez, nie nakładacie na siebie zbędnej presji. Całkiem zdrowe podejście i szanuję tą decyzję tutaj, znaczy decyzję, no szanuję ten cel, który sobie postawiliście. Mazja, jak to wygląda u was? No cel mamy, myślę, że jasny. Chcielibyśmy wygrać mistrzostwo, aczkolwiek też trochę inaczej już do tego podchodzimy. Nie, że na zasadzie, kurde, musimy, tak? Tylko, że cel jest. Liczymy, że uda się jakby wygrać to mistrzostwo. Szczególnie, że apetyt też nam podniósł Puchar Polski, tak? Który wygraliśmy w tym sezonie. Jakby też pokazał, że te porażki z Illegal w lidze, dwa razy 0-1 i to takie, no trochę pechowe, tak? Szczególnie ten drugi mecz taki trochę pechowo. Pokazały, że możemy rywalizować z wami, tak? O mistrzostwo i transfery, które zrobiliśmy, uważam, że pomogą nam w tym i jakby ja jestem bardzo zadowolony z tych transferów. Mam nadzieję, że uda się powalczyć do samego końca o ten cel, tak? Czyli o jakby mistrza Polski. A ja jako Illegal powiem krótko. Cel jest oczywiście jeden, plan minimum jest jeden. Planem minimum jest obrona kolejnego mistrzostwa, znaczy kolejna obrona mistrzostwa. Jeżeli każdy wynik poza mistrzostwem będzie uważany jako porażka, ale powiem wam tak. Nikt nie wygrywa wiecznie, każda seria się kiedyś kończy, każdy Bayern w końcu przegra też mistrzostwo. No nie da się po prostu zawsze wygrywać. No i jakby porażka Illegal, jeżeli chodzi o porażkę w całym sezonie, kiedyś w końcu nadejdzie. Czy to będzie teraz, czy to będzie w następnej FIFA, zobaczymy. My mamy cel jeden, oczywiście obrona mistrzostwa. Okej, to teraz przejdźmy do serii pytań anonimowych, które będzie zadawał Szpaku. Oczywiście, dziękuję. I jest pierwsze pytanie do Mateusza. Co cię zaskoczyło w przygotowaniach swojego zespołu do nowego sezonu? Co mnie zaskoczyło? Na pewno zaangażowanie ludzi, bo tak jak powiedziałem, zrobiliśmy tak kilka tych transferów. Testy odbywały się praktycznie co trening. Graliśmy bardzo dużo czasu. Niektórzy musieli nawet spędzać ponad 2 godziny przed konsolą, żeby też przyjrzeć się tym nowym osobom. I nikt nie narzekał. Każdy z jakimś tam uśmiechem na twarzy kończyliśmy te treningi, mieliśmy jakieś lepsze i gorsze momenty, ale co najważniejsze, każdy zaczął żyć na HS-ie. Dużo jest teraz rozmów, analiz, takich szybkich podpowiedzi. Każdy, no, jakby to powiedzieć, zżyliśmy się, bo wiadomo, jak Spirit połączył się z Nobowsko po poprzednim FIFA, po poprzednim sezonie. Ten sezon to był jakby nasz pierwszy razem po fuzji. Musieliśmy się gdzieś tam dotrzeć, gdzieś tam poznać, pozwolić sobie na jakieś teksty, czy też śmieszki, hiszki, jaki jest na to czas, ale jeśli był trening, to był pełen fokus, każdy wiedział, o co chodzi, co ma grać. To i wydaje mi się, że to jest taka siła naszego zespołu w przyszłym sezonie, będzie właśnie to, że wyglądamy jak na zespół, który jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i mam nadzieję, że to zaowocuje jak najlepszymi wynikami w lidze w najbliższym sezonie. Okej, czyli podsumowując, zostałeś zaskoczony pozytywnym podejściem Team Spiritem. Tak, Team Spiritem, dokładnie gra słów. No i w końcu Spirit stało się jak rodzina. Dobrze, kolejne pytanie, Szpaku. Pytanie anonimowe to Maziego. Wisła Płock w sparingach dostaje baty 4-0 od Bolos, 3-0 od Krakowi, czy 7-1 od Nielegalnych. Czy następny sezon planujecie spędzić powyżej strefy spadkowej? Szczerze to... Dobra, najpierw odniosę się do meczu z Illegal. Takiego wyniku to ja nie mogę sobie przypomnieć, sięgając przynajmniej do jeszcze planu B. Tak ktoś, szczerze ktoś mówię. Chyba tutaj coś pomylił, bo było chyba jakieś tam może 5-1, ale... Może było, ale mówię, większość, 90% naszych meczy, jakie graliśmy, czy ligowe, czy sparingowe, czy ten Puchar Polski, czy Puchar VPG ostatnio, kończą się zawsze różnicą jednej bramki, czy to w jedną, czy to w drugą stronę. To z reguły są mecze typowo na styku. Co do meczów sparingowych z Bolos, czy z Krakowią, no okej, jeżeli ktoś
szanujący swoje zdanie albo racjonalnie myślący bierze sparingi realnie jako wyznacznik poziomu danego klubu, to uwierzcie mi, daleko nie zajedzie jako analityk. Aczkolwiek, no oczywiście, no, zdarzają się takie mecze, tak, no dajemy też pograć wielu chłopakom w sparingach, bo ja wychodzę z założenia, że nie tylko ja, też chłopaki z zarządu, że sparingi mają uczyć tak naprawdę, a to, czy wygrasz 2-1, czy przegrasz 2-1, czy 3-0 wygrasz, czy przegrasz, jeżeli coś z tego meczu wywniesiesz i coś przełożysz na następny mecz ligowy już, to znaczy, że warto było przegrać, czy 0-3 na przykład, tak? Bo to chodzi o to, że sparingi mają się typowo uczyć i masz coś doskonalić. I ja realnie i reszta chłopaków nie bierze w większości na poważnie sparingów. Jak się śmieję, wczoraj przykładowo graliśmy mecze, tak, że graliśmy rozgrzewkę przed ligowymi meczami, już tak naprawdę o mistrzostwo VPG Premier. Graliśmy między innymi z Krakowią czy z Bolos. No i może... Kurde, też nie chcę mówić, no bo też może testowali chłopaki, tak? Ale no ani jeden, ani drugi zespół to tak naprawdę bodajże strzał na mnie oddał, więc no... Mecz meczowi jest nierówny, ale to tylko sparingi. I nie ma co tak naprawdę z reguły brać sparingów aż tak na poważnie. Kolejne pytanie. Oczywiście pytanie anonimowe do Mateusza. Na ostatnim podcaście wspominałeś, że Mateusz Bogacz jest lepszym wysokim napastnikiem od Jagi. Czy przyznaje się, zgadza się z głosem zdecydowanej większości, że ta opinia była błędna? Nie wiem, czy była błędna i nie wiem, raczej nigdzie nie widziałem takiej opinii. Na pewno za jaką stoją liczby, które no, osiąga naprawdę bardzo no, niesamowite, jakby nie było. Widać jego jakość w gry wysokim, ale nadal uważam, że jest to zawodnik, który jest zawodnikiem jednego klubu, a Mateusz Bogacz wydaje mi się, że gdziekolwiek by nie odszedł do jakiejkolwiek drużyny, to dałby sobie tam świetnie radę. I to jest właśnie moja opinia oparta właśnie o ten fakt. Ja bardziej kreuję się, raczej oceniam zawodników właśnie po tym, jak gdzie by mogli sobie dać radę, czy to są właśnie, jak wcześniej wspomniałem, zawodnicy jednego klubu jak Jaga. Jest na pewno zawodnikiem bardziej kreatywny Mateusz Bogacz i wydaje mi się, że no, nadal jest to, na pewno są to dwa inne typy napastników. Jaga gra stricte zawodnikiem, który gra tylko na główki, ma wymaksowaną skoczność, siłę, wagę. Mateusz ma trochę inny build i ten build bardziej mi odpowiada. Ja jako napastnik w parze z nim muszę trochę więcej popracować dla niego, żeby znalazł sobie to miejsce, żeby do oddania strzału głową, czy tam z pierwszej piłki na pewno. Jako niski napastnik muszę troszeczkę więcej z siebie dać. No ale tak wspomniałem, wydaje mi się, że liczby bronią Jagę, a umiejętności gry, czy tam dopasowania się do stylu gry innych zespołów są na korzyść Mateusza Bogacza. Wszystko jasne. Kolejne pytanie. I uwaga, to będzie mocne pytanie anonimowe do obu panów. Jak skomentujecie medialny spór na scenie pomiędzy niemieckim generałem z Illegal Patrykiem Spałkiem, a bydgoskim gangsterem z Wisły Płock Michałem Wipem Kurczychem? Ponoć jeden wyzwał drugiego na solo, a ten drugi podał mu jeszcze adres. Czy na ewentualnym lanie ta sprawa zostałaby wyjaśniona i jakie byłyby skutki tej potyczki dla obu panów? Może Mazi zacznie, jako że jesteś bezpośrednio tutaj zamieszany w to. Wiecie co, ja uważam, że powinni chłopaki przejść na priwa, to raz. Jakby no to powinno być między nimi wyjaśnione. A kolejna sprawa to jest taka, że każdy popełnia błędy i jakby jak dobrze się nie mylę, to chyba Moku tam wytknął błąd Vipowi, że tam przez niego przegraliśmy mecz. Mówię, każdy zawodnik popełnia błędy. I dla mnie generalnie ten spór, no to nie powinien mieć ogólnie, nie powinien wyjść na światło dzienne i jakby mam nadzieję, że jak chłopaki się spotkają na jakimś lanie, mam nadzieję, że taki będzie w najbliższym czasie, to sobie po prostu to wyjaśnią.
jakby no, porozmawiają ze sobą. Mam nadzieję, że porozmawiają bez użycia pięści. Po prostu porozmawiają ze sobą i sobie wyjaśnią tą sprawę. Jak mówię, no i Mokusz, i Vipek popełniają błędy, ale to jak każdy normalny człowiek, nikt nie jest nieomylny. I tyle mam do powiedzenia na ten temat, bo jakby ja nie wnikałem, jakby nie wchodziłem w szczegóły odnośnie tego konfliktu, bo nie dotyczył mnie, tak? Jakby osobiście mnie nie uderzył. I jakby jasne, wiadomo, że będę zawsze bronił zawodnika z własnego klubu i to samo będę jakby zawsze powtarzał, ale jak mówię, no najlepiej jakby chłopaki po prostu poza kamerami, że tak to powiem, sobie sami to po ludzku porozmawiali, tak? I wyjaśnili, jak normalni ludzie, bez tam wyzywania siebie czy coś takiego, tak? Mati, czy ty chcesz coś dodać właśnie? W sumie ja tam nie za wiele wiem, nie przeczytałem tej całej dramy między nimi chłopakami, ale ja tylko tak od ciebie, wydaje mi się, że tak to jest jakiś pomysł na nowy podcast albo jakieś nowe, nie wiem, formę wirtualnych klubów, jakiś tak może Fame, MMA, SWK albo coś, bo tutaj coraz więcej się robi takich dymów. Wiadomo, no to jest dobry pomysł, Mati. Ale czy to ma jakikolwiek sens? Gramy w grę, w którą, no, nie wiem, ma nam sprawiać przyjemność, jakąś, no wiadomo, rywalizacja między klubami nas nakręca, wiadomo też, jak tam fajnie jest na przykład tam uczyć nosa, jak, na przykład, nie wiem, swojemu byłemu klubowi tutaj, czy jakiemuś znajomemu, co gra w drużynie przeciwnej, no to nas powinno nakręcać, a nie jakieś tam zachowania z rodem, z, nie wiem, z epoki kamienia łupanego, żebyśmy na przykład, nie wiem, sobie wyjaśnili wszystko na pięści, nie pokażę, nie wiem, zagrają sobie FIFA jeden na jeden i udowodnią, który jest lepszy, albo cokolwiek, nie wiem. To jest moje zdanie. A ja jako tutaj druga strona, a raczej nie strona, bo ja nie jestem żadną stroną, ale jako, że koszul jest, spałek jest illegal, to też się wypowiem. Oczywiście ten cały spór jest na tle kadry. Spałek wytknął VIP-owi jakby publicznie błędy, przez które przegrała polska kadra z Łotwą. Myślę, że te błędy są jak najbardziej dostrzegalne, więc tam to nie było tak, że bezpodstawnie coś wytknął. VIP zareagował, jak zareagował, wywiązała się dyskusja bardzo ożarta, agresywna i kontrowersyjna. Sprawy przeszły na priv, zaczęły być podawane adresy, że ma jeden do drugiego przyjeżdżać, drugi się deklarował, że przyjedzie i zobaczymy. Powiem tak, jeżeli oni się kiedyś spotkają na żywo, różny może to być, bo jak znam Koszula, to on nie odpuści, a tak jak też poznałem VIP-a, to on no, też ma ten swój, że tak powiem, charakterek i nie da sobie w kaszę nadmuchać, więc może być, że tak powiem, różnie. Jedna rzecz mi się nie podoba w tym sporze, że są do tego wmieszane kluby. Bo gdzieś tam pod tymi postami zaczął się udzielać ostatek, gdzieś tam dostawałem na priv jakieś zapytania i w takich sporach nie należy, w takich sporach prywatnych nie należy mieszać klubów i nigdy tego nie róbmy. Jeżeli jest spór zawodnik kontra zawodnik, to niech się to na tym zakończy, ewentualnie niech kapitanowie uspokajają ich na priv, ale nie mieszajmy w to klubów. A co do Fame WK, To jest akurat kategoria wagowa wysoka obu panów, więc to jest naprawdę walka, która miałaby prawa się odbyć. Tak, waga królewska 100+, na pewno 110+, myślę. Okej, okay. Przechodzimy do drugiego głównego tematu, czyli tematu Beniaminków w nowym sezonie. To tak, w poprzednim sezonie drużyny Zawiszy Bydgoszcz oraz Loko Wilanów wywalczyły sobie bezpośredni awans do Superligi. Ekipy Bolos for Legend oraz Kamar Radunia Stężyca wywalczyły awans po spotkaniach barażowych. Jak dobrze wiemy, Loko Wilanos ogłosiło rozpad i włodarze ligi nagrodzili zespół Fanatic Esports promocją do Superligi w ich miejsce. Tę część podcastu poświęcimy na umówienie ligowych beniaminków oraz realnych celów, które mogą osiągnąć. Mazi, jak widzisz ekipę Zawiszy Bydgoszcz w Superlidze? Wiesz co, akurat cieszę się, że Zawisza awansowała z racji tego, że gra tam Cuba, którego ja na przykład bardzo lubię prywatnie, znamy się z futa
jakby widziałem, co ten transfer dał za Wiszy, jakiego on dał kopa od połowy sezonu, kiedy doszedł, co pokazały liczby, że w pół sezonu tak naprawdę został królem asyst, grając połowę liczby spotkań. I oglądając też Zawiszę, jak grała sobie w Ekstralidze i jak też troszeczkę, można powiedzieć, utarła nosa Polos, jakby trzymam za nich kciuki w Superlidze i fajnie, jakby kolejny klub piłkarski walczył o powiedzmy górną stawkę, a nie też bił się o dół tabeli, tak jak to pamiętam, miało miejsce chyba w tamtej edycji, gdzie Zawisza wcale tak nie szło jej tak, chyba za dobrze. Mam nadzieję, że tym razem raczej jako klub piłkarski zrobią kilka wzmocnień i powalczą o te top 8. A uważam, że na pewno to jest mega plus dla całej Superligi i jakby, że klub piłkarski wchodzi znowu, kolejny klub piłkarski wchodzi w najwyższą ligę. Tak, cieszy na pewno, że kolejna sekcja klubu piłkarskiego właśnie Zawisza Bydgoszcz wchodzi do Superligi. To jest wartość medialna dodana dla całej społeczności. Kolejna sprawa. Zawisza w drugiej części sezonu Ekstraligi prezentowała w Ekstralidze, wiadomo, to jest druga liga, ale jednak prezentowała zabójczą formę po przyjściu Tsuby, który jest topowym zawodnikiem na swojej pozycji. Dość ekstrawagancki styl gry, jak widać, przynosi efekty w danym otoczeniu. No i ja, szczerze mówiąc, prognozuję, wróżę im gdzieś tam zakręcenie się koło tego ósmego miejsca. Wiadomo, że ta drużyna nie ma na pewno doświadczenia, nawet nie wiem, czy mają nawet ambicje, żeby gdzieś się tam bić o mistrzostwo. Raczej pewnie podchodzą racjonalnie. I myślę, że gdzieś tam ósemka, kto wie. Z mojej strony wydaje mi się, że ich miejsce będzie uzależnione od tego, jaką formę będzie prezentował właśnie Adrian Bąk, Tsuba. Wydaje mi się, że bardzo dużo od niego będzie właśnie zależało. Ze swojej strony wiem, że zakontraktowali napastnika, który u nas grał od ostatnich dwóch FIF, Berasia. Uważam, że jest to dobry zawodnik, na pewno pomoże podnieść tam jakość w ataku tej drużynie. Ze swojej strony jeszcze tam jest kilku tam futowców, którzy potrafią trochę się pokręcić, na pewno nie na takim poziomie jak Tsuba. Mogą trochę namieszać, ale nie spodziewałbym się cudów po tej drużynie mimo wszystko. Oj, Kujwo jest dobry, tu tak. Bym go nie lekceważył. Raczej no to dlatego wymieniłem, że, że jest trochę innych futowców, którzy potrafią się pokręcić. Jeszcze tam był przecież Kajor, który grał w Ekstraklasa Open. Dokładnie, jest tam dwóch chyba zawodników, którzy w Ekstraklasa Games. Kujwo grał chyba w Pro, a właśnie Kajor grał chyba w Open, o ile się nie mylę. Nie wiem, czy Kajor nadal gra w tej drużynie, bo chyba co mi się obiło uszy, chyba już odszedł z Zawiszy. Ale no, tak jak powiedziałem, jest kilku zawodników, które potrafią się trochę pokręcić, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że kluczowa będzie dyspozycja ich rozgrywającego. Myślisz, że będą w stanie się włączyć do walki o top 8, czy gdzieś tam koło tego 12 miejsca bardziej? Raczej uważam, że top 8 to będzie za wysokie miejsce. Wysoko. Tak. Rozumiem. Dobra. Mati, jak widzisz Bolos for Legend w Superlidze? Jak widzę, wiem, że mimo ogromnej przewagi na półmetku sezonu w Ekstralidze. No, chłopaki gdzieś tam pod koniec miały swoje problemy. Potraciły masę punktów, co zaowocowało tym, że musieli grać baraże o awans do Superligi. Wydaje mi się, że jest to drużyna ciekawa. Mają swój sposób na grę, mają jakiś tam pomysł. Jeśli będą konsekwentnie grali to, co grali w pierwszej rundzie sezonu Ekstraligi, a wiem, że byli tam wtedy skuteczni, tam ich napastnik, tam chyba Nikodem Bunik, było chyba nawet taka analiza, że mógłby tam chyba pobić rekord chyba Kwaczora w ilości zdobytych bramek, nie wiem ile tam Kwaczor zdobył w sezon wcześniej w barwach planu B, ale no, był naprawdę bramkoszczelnym napastnikiem, potem trochę to się wszystko posypało. No, zajęli miejsce, dające im tylko baraże. No, baraże przeszli bezproblemowo, moim zdaniem. I no, mogą namieszać, ale musieliby się na pewno wzmocnić, bo z tego, co widzę nawet tam na forum
więc dużo zawodników podstawowych podchodziło od nich. Nie wiem, czy tam mają jakieś plany, nie wiem, czy kogoś ściągnęli wartościowego do swojej drużyny, no ale jeśli kluczowy tam zawodnik, który jest w 11 roku, odchodzi, potem też chyba tam Gustavo też szuka klubu, który też był podstawowym zawodnikiem tej drużyny, to bez mocy nie wróżę im też jakieś tam walki o najwyższe miejsca, ale namieszać będą mogły. Ja powiem tak, że oczekiwania od Bolos były gigantyczne w trakcie, gdzieś tam w połowie sezonu Ekstraligi. Wydawało się, że to jest klub, który przeleci przez tą ligę po prostu jak wicher i z buta wleci do Superligi. Okazało się zupełnie inaczej. Druga część sezonu bardzo słaba. Awans zaledwie do playoffów, oczywiście w playoffach bezproblemowo, ale mimo wszystko walka w playoffach poniżej oczekiwań. Czy ja wiem, czy bezproblemowo? I teraz, jeżeli chodzi o grę w Superlidze, moim zdaniem niestety tutaj dla Nikosia i kolegów jego, moim zdaniem się trochę odbiją od ściany, bo nie prezentują ofensywnego stylu gry. Jakby bazują na defensywie, bazują na jednym, dwóch schematach, na wysokiego, na który zespoły Superligi już są doskonale przygotowane, nawet grając chociażby z Illegal Esports. I coś czuję, że po prostu będzie bardzo ciężko im zwyciężać po prostu w meczach. I boję się, że będą gdzieś tam aktywnie walczyć o... Na pewno do top 8 gdzieś tam przy super wiatrach może by gdzieś zapukali, ale raczej to będzie walka o utrzymanie. Może nie tam typowo 15-16 miejsce, ale tam koło 12 się będą kręcić. Ja bym chciał dodać jedną rzecz. Fajnie powiedzieliście właśnie, że pierwszą część sezonu mieli bardzo dobrą i ja się z tym zgodzę, bo ja po pierwszej części sezonu, zresztą Niko dostał też szansę w kadrze, skończyło się jak skończyło, nie wracajmy do tego tematu. Wydaje mi się, że w drugiej części sezonu te lepsze drużyny i ogólnie drużyny zaczęły bardziej skupiać się na tym, jak ich można powstrzymać przed strzelaniem bramek. Co zresztą widać, że w pierwszej części Nicole tam chyba nastrzelał 30, czy tam 20 parę bramek, tak? Bardzo dużo nastrzelał. W drugiej części drużyny, które grały z nimi, wiedziały, czego się spodziewać, tak? Trzeba przykryć Nicodema. No właśnie, pamiętam twoją wypowiedź, że nie sądziłeś, że rekord Kwaczora jest do pobicia. Tak dokładnie. Tak szybko. Ilości bramek. I drużyny, które grały na Bolos, zaczęły kryć po prostu Nikodema. I w momencie, kiedy Nikodem był kryty dobrze, tak, ciężej mu się było urwać, ciężej miał dostać piłkę, to nagle zaczęły się robić schody dla Bolos i zaczęli tracić głupio punkty, jakieś remisy, jakieś przegrane, nieoczekiwane, tak? I też porównam, bo też powiedziałeś fajnie, Faber, że wejdą jak wichura, czy tam jak burza do Superligi. Największa różnica między Bolos, a dawnym planem B, bo też przecież plan B, no my w lidze Ekstraligę też tak by nie patrzeć, no wygraliśmy znacząco, tak, jakby nie dając sobie strzelić, było to, że nas nie dało się łatwo powstrzymać pod względem, że graliśmy cały czas to samo, tak, bo coś nam blokowali, coś innego było i powiedzmy nawet te mecze na styku, gdzie faktycznie grało się ciężko, potrafiliśmy chociażby jakimś jednym super zagraniem przechylić na swoją stronę. No Bolos jest ten problem, że jak Niko dostaje krycie i powiedzmy trafi na taką obronę jak ma Illegal, tak, czyli trafi na Geriego, Killera, czy Noela Wyczesa, czy Lolo, lub trafi na Spirit, a z Urbim między innymi na czele, czy chociażby na Sebe, czy Vipa, tak, no to mu nie będzie wcale tak łatwo urwać się na główkę, na jakiś dribbling, bo nie oszukujmy się, ci gracze po prostu nie na jednym takim graczu zjedli zęby, czy tak to tam się mówi, tak, grali na dużo bardziej skillowych zawodników, jak choćby zawodnicy kadry norweskiej, między innymi, czy duńskiej, albo hiszpańskiej, więc no tu jest największy problem Bolos, że bardzo oparli grę na Nikodema, któremu nie jakby ja nie ujmuję umiejętności, bo jest naprawdę dobrym napastnikiem, ale to może być największy problem Bolos po prostu. Jeżeli znajdą rozwiązanie na to, no to mogą zaskoczyć, a jeżeli dalej będą próbować, że Niko jest jakby ich tylko głównym narzędziem, no to te lepsze drużyny
postawią im takie warunki, że po prostu chłopaki się odbiją. Chociaż życzę im jak najlepiej, no bo fajnie mieć kolejną nową drużynę walczącą o coś, a nie dostającą bęcki, tak? Okej, okay. Mazi. Kolejna ekipa. Jak poradzi sobie Kamer Radunia Stężyca oraz jaką wartość medialną, to jest też bardzo ważne w przypadku tego zespołu, wniesie do najwyższej ligi? O, z tego awansu bardzo się ucieszyłem. Tak szczerze, pod względem tego, jacy ludzie tam są, jak to Marcin Cylka wszystko prowadzi, ja uważam, że mają najlepsze media w całej Polsce, w sensie ze wszystkich jakby klubów WK. Prowadzą to w sposób kreatywny, czasami odważny, czasami nietypowy, tak jak kilka razy zaprosili do komentowania swoich meczów Bejota, chyba Nakesoma, czy chyba Kogito, więc super, gratuluję za w ogóle takie inicjatywy. Jeżeli chodzi o czysty skill, czyli mówię już o miejscach, tak, jak sobie dadzą radę, a myślę, że górną granicą do przeskoczenia to będzie dla nich takie 10., 11. miejsce, coś takiego. Myślę, że to będzie dla nich taki szczyt. No i chyba, że wzmocnili się jakimiś super graczami i faktycznie, kurde, pokażą powera i mogę się mylić. No ale uważam, że nie zaszkodzą, powiedzmy, tej top 5, nie włączą się do walki o top 5, ale myślę, że sobie na spokojnie utrzymanie zrobią w takim środku tabeli. A ty chcesz coś dodać? No, temat Kamaru wydaje mi się, że Mazi wystarczająco wyczerpał temat. Tak, zgadza się. Ja chciałbym tylko dodać, a raczej podkreślić, wartość medialną, bo naprawdę wartość medialna tego klubu jest gigantyczna i oni robią po prostu robotę w postaci fanpage'u swojego, którą naprawdę złączyć trzeba chyba całą resztę klubów i dopiero byśmy gdzieś tam dorównali tej wartości medialnej. Tak, Marcin Cylka jak najbardziej to wszystko prowadzi. Myślę, że gdzieś tam też dokłada z własnej kieszeni, żeby to wszystko tak pięknie wyglądało. Właśnie to zatrudnianie tych komentatorów, tych bejotów i tak dalej. Jeżeli chodzi o wartość sportową, są poukładani, mają fajnego trenera, czyli Tomiego Zagubienia. Człowiek, który wie, czego chce i wie, jak to zrobić. Ale jeżeli chodzi o wartości indywidualne zawodników, one nie są jakieś tam nie wiadomo jak wygórowane i myślę, że taka spokojna walka, utrzymanie będzie, raczej spadek nie będzie im groził, ale też chyba im nie grozi wejście do pierwszej połowy tabeli, czyli gdzieś tam te miejsca 9-12 im prognozuję. Okej, okay. Mati, a co myślisz o Fanatic Esports? Czy są z góry skazani na pożarcie? Wydaje mi się, że nie są z góry skazani na pożarcie, ale na pewno bez mocnej ten sezon będzie dla nich długi, bardzo długi i ciężki. No nawet patrząc nawet na tabelę Ekstraligi, to chłopaki zajęli 6. miejsce, tracąc 45 goli. To jest no, naprawdę 45 goli stracić w 34 kolejki, to jest no, bardzo dużo jednak na czołówkę ligi. Strzeli ich zaledwie 59. No, bez znaczących wzmocnień, tak jak wspomniałem, będzie dla nich to bardzo ciężki i długi sezon. Na pewno będą mogli powalczyć o to utrzymanie, ale nie spodziewałbym się też nie wiadomo jakiej gry po tej drużynie. No, samo to, że zajęli 6. miejsce dopiero w Ekstralidze, dostali szansę. No, trzymam kciuki, żeby ją wykorzystali, pokazali się jak z najlepszej strony. Jest to zespół, który już trochę istnieje lat na polskiej scenie. No, mają zawodników, którzy mają mniejsze lub większe te doświadczenie, ale no tak jak wspomniałem, no, na pewno mogą coś tam pourywać tych punktów drużynom ze środka tabeli, trochę im tam poprzeszkadzać, ale nie spodziewałbym się cudów i będą na pewno do samego końca co najwyżej walczyli o tę strefę bezpieczną nadbarażową. Tak, ja mogę powiedzieć, że to jest zespół, o którym bardzo mało wiemy, ponieważ oni nigdy się gdzieś tam na ten najwyższy poziom rozgrywkowy nie dostali, nawet się nigdy o to nie otarli, więc my jako tutaj rozmówcy mało po prostu wiemy, co się dzieje w tym zespole, nie znamy zawodników i tak dalej. Ja mogę tylko od siebie dodać, że nie wiem,
nie chcę tutaj złorzeczyć, ale nie wiem, czy ten awans nie będzie pewnego rodzaju krzywdą wyrządzoną temu zespołowi. Dostali szansę od losu z szóstego miejsca, które jest naprawdę niskie, jeżeli chodzi o awansowywanie do następnych lig. Z szóstego miejsca dostali prezent w postaci promocji, ale czy oni są na to gotowi? Moim zdaniem murowany kandydat do spadku, ale mówię to tylko na podstawie tego, że naprawdę niewiele wiemy o tym zespole i opieramy się na tabeli. 45 goli straconych w 34 spotkaniach w Ekstralidze to jest dość zły wynik. No więc prognozuję im niestety spadek. No patrząc też na liczby, zajęli szóste miejsce, mieli 14 bramek na plusie między strzelonymi a straconymi, gdzie na przykład taki Kamar kończąc sezon na piątym miejscu ma ich 40 różnicy. Pistolsi 33, Bolosi 66, Loko 67 i Zawisza 58. No to są przepaści. Ja tylko chciałbym dodać, że tak jak powiedziałeś, Faber, nie chcesz mówić złych rzeczy, ale obawiam się, chociażby nie chcę tego życzyć tej drużynie, ale mogą być trochę takim reborn tego pierwszego sezonu, ale mam nadzieję, że się mylę. Liczę, że nie będzie takiej naprawdę różnicy, bo nie oszukujmy się, Reborn był po prostu najsłabszą drużyną, tak, i personalnie, i to jak grali, nie można im odmówić ambicji i to, że chcieli, próbowali, a Fnatic mając szóste miejsce, gdzie ja uważam, że Kamar mając piąte grał dużo lepiej i dużo jakby efektowniej, no to uważam, że Fnatic może się odbić, ale obym się mylił, tak. Nie życzę im źle, trzymam kciuki, ale takie jakieś mam lekkie przeczucie, że to może być trochę krzywdzące dla tego zespołu. Tak jest. W powietrzu wisi po prostu wizja tego, że będą czerwoną latarnią ligi. Oby się to nie spełniło, nikt tego im nie życzy. Szpaku, proszę zadaj pytanie anonimowe do Maziego. Oczywiście, będzie pierwsze pytanie. Tylko daj mi proszę skąd. Przepraszam, już widzę. Pytanie anonimowe do Maziego. Czy Priket podjął dobrą decyzję o faulu na czerwoną kartkę w końcówce pojedynku barażowego Kamar Radunis Sełżycy? No jak pokazała, że Kamar awansowało, to jak najbardziej. Sam to podjąłbym identyczną zapewne. Tak, zawodnik wychodził sam na sam. Chyba to było na wagę remisu. Wjechał jak Valverde w przeciwnika, czerwona kartka i Kamar melduje się w następnej rundzie. Dokładnie. Dobrze. Przejdźmy sobie teraz dalej. Nawiązując do tematu awansów do Superligi, mamy dwie wiadomości do naszych słuchaczy. Pierwszą jest upadek klubu Loco Villanos, a mianowicie ogłoszenie rozpadu po awansie z Ekstraligi, a drugą wiadomością jest fuzja klubów 303 Esports z PFC Pistols, którzy będą występowali w Superlidze pod wspólną nazwą 303 Pistols na licencji byłego klubu 303 Esports. Jak panowie oceniacie te wydarzenia? Mazi, proszę zacznij. Szkoda, że Lokos się rozpadło, bo naprawdę fajną piłkę grali. Jakby ja widziałem w tym zespole duży potencjał i jakby kilka wzmocnień fajnych zrobili, to była drużyna, która mogła realnie powalczyć. Nie mówię, że o mistrza, ale realnie powalczyć o podium, tak? Jakby i upadek ich, jak się dowiedziałem, no to zrobiło mi się trochę szkoda, tak? Że walcząc do końca, gdzieś tam mieli psyczki cały czas swoją stronę od Bolos, z tego co tam widziałem na fanpage'ach i tak dalej. Koniec końców utarli trochę nosa Bolos, bo zajęli kosztem ich drugie miejsce, wicemistrzostwo i bezpośredni awans. Ogłosili niestety rozpad, tak? I jest to trochę jakby, domyślam się, że przykre dla kapitanów tego klubu, że nie udało im się tego projektu całego utrzymać. No cóż, no dla mnie jedynym plusem to jest to, że ściągnąłem sobie dwóch takich naprawdę mega dobrych chłopaków z Loco, ale innych plusów z tego upadku tak naprawdę nie widzę. Co do drugiej części pytania, czyli fuzji, tak? 303 z Pistols. Trochę moim zdaniem dziwne podejście patrząc z perspektywy 303, bo
jak pamiętasz, Faber, jak rozmawialiśmy o zaskoczeniach, tak, o tym, kto może i kto ma jakiś potencjał, no to 303 było przez nas tam gdzieś wymieniane, tak, że o kurde, coś tam potrafią, nie są wcale jakby chłopakami do bicia, tylko próbują, walczą i jest jakiś tam potencjał w nich. Nagle okazuje się, że łączą się z drużyną z Ekstraligi, można powiedzieć, z doświadczonymi osobami, bo tam chyba z większości tej Pistol, co grała Ekstraligę, to były doświadczone osoby, że kiedyś coś tam w Superlidze chyba grały. Ale nie chcę skłamać, bo aż tak nie jestem doświadczony WK w Polsce. Aczkolwiek, no, jeżeli taką decyzję 303 podjęło i Pistolsi taką jakby też dostosowali się do tego i jakby wspólnie stwierdzić, że to im pomoże, to why not, tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno więcej uważam zyska Pistols niż 303. To jest moje zdanie, bo 303 nie potrzebowało aż tyle, żeby włączyć się w walki o top 5, jakby potrzebowało Pistols po awansie. Tak, to fakt. Ja chciałem tylko dodać naszym słuchaczom krótko, że bardzo ubolewamy nad rozpadem klubu Loco Villanos, bo mogli spokojnie walczyć o top 6. Ja nawet ich tak prognozowałem w przygotowaniu do tego odcinka. Niestety nadeszła ta fatalna wiadomość. A co do fuzji 303 z PFC Pistols, to szkoda, że z dwóch klubów robi się jeden, bo jednak gdzieś to jest uszczuplenie zawsze naszej sceny. Fajnie, że pewnie poziom sportowy zostanie podniesiony, bo łączą siły, ale no właśnie, kto tu jest wygranym? Ciężko stwierdzić. No raczej PFC Pistols jest większym wygranym, bo zawodnicy przechodzą do Superligi, czego im się nie udało dokonać w normalnej grze w barażach. Informacyjnie dla naszych słuchaczy, ostatnio nadeszła wiadomość, a mianowicie chyba dzisiaj albo wczoraj, o ponownej reaktywacji zespołu Poland Squad. W jej strukturach pojawi się ponownie dobrze wszystkim znany Kamil Kłos, czyli tak zwany popularny Knysza. Okej. Okay. Temat Beniaminków mamy już za sobą, więc przejdźmy teraz do ekip walczących o mistrzostwo. Oczywistym jest, że żadnej z ekip nie można skreślać w walce o najwyższe cele, ponieważ w piłce nożnej czasem dzieją się niewytłumaczalne rzeczy, choćby takie jak mistrzowski sezon Leicester City 2015-2016 w Premier League. Ale myślę, że kierując się rozsądkiem, możemy zawęzić grono walczące o mistrzostwo do 5, może 6 drużyn. Mati, przedstaw proszę twoją wizję ligowej czołówki w nadchodzącym sezonie. Nie będę wymieniał z miejsc, no ale tak, ale w sumie wcześniej wspomniałem, no wydaje mi się, że pierwsze miejsce może zająć właśnie te i zająć drużyna Illegal, drugie miejsce Wisły Płock, po trzecie wydaje mi się, że będzie się biła Arka Gdynia, Spirit i jakby gdyby nie ten rozpad, to wymieniłbym właśnie Loco Villanos, bo wydaje mi się, że mimo że awansowali z drugiego miejsca tylko do Superligi, ustępując miejsca Zawiszy, to i tak, że wydaje mi się, że była to drużyna o wiele lepsza niż Zawisza Bydgoszcz. Na pewno zawodnicy, którzy występowali w tej drużynie, no i gdzieś tam budzili zainteresowanie z naszej strony, chcieliśmy tam niektórych pozyskać. Z tego klubu udało się w sumie dwóch, więc może jako tą piątą drużynę, to może bym właśnie, no w sumie nic by się nie zmieniło, na nowym sezonie nic się nie zmieni, porównując do wcześniejszego. Rozumiem. Mazy, jakie ty masz odczucia? Myślę, że no Illegal, Spirit, Wisła Płock, Arka Gdynia to taka czwórka dla mnie, myślę, pewniaków do walki o mistrzostwo. A drużyną, która może się włączyć, bym dał Krakowie, a bym dał jeszcze dodatkowo właśnie możliwe, że właśnie to 303 i Pistols, bo dla mnie to jest taka zagadka, aleczkolwiek może połączenie tego, co grało 303 i dołączyć do tego doświadczenie Pistols, może to być mieszanka wybuchowa. Myślę, że mogą coś tam powalczyć, może nie o mistrza, ale chociażby o top 3. I to w sumie tyle, no. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie drużyny, które tam o jakiś podium będą walczyć, tak, łącznie. A ja powiem krótko. Miejsca 1-2 Illegal Wisła, nie mówię kolejność, tylko po prostu wymieniam. 1-2 Illegal Wisła, 3-4 Spirit z Arką Gdynia,
ale nie odbieram tym zespołom możliwości walki o mistrza, bo to, że według mnie zajmą te trzecie, czwarte miejsce, to nie znaczy, że nie twierdzę, że będą walczyć o mistrza. Bo może tak być, jak najbardziej. Po prostu uważam, że gdzieś tam ten poziom mają troszeczkę niższy, nawiązujący do pierwszej dwójki, ale gdzieś troszeczkę niższy. I o miejsce piąte, moim zdaniem, będą się biły aż cztery zespoły, bo to będzie Cracovia, Invicta, Esport First i Jagiellonia. I tutaj naprawdę mam zagwozdkę. Cracovia, moim zdaniem, tak jak w zeszłym sezonie, nie włączy się o walki o mistrzostwo. To jest i tak to, że byli na trzecim miejscu przez pewien moment, to jest i tak już chyba wynik ponad stan. Piąte miejsce jest bardzo dobrym miejscem dla nich. I zobaczymy, czy w następnym sezonie nie będą mieli paradoksalnie ciężej niż w tym o te piąte miejsce. No zobaczymy. Bo gdzieś w drugiej części sezonu odrodziła się Invicta i odrodziła się Jagiellonia. Esport First miało gorszą tą część akurat sezonu, ale zobaczymy, jak to będzie teraz. Więc Cracovia musi się pilnować, żeby w ogóle obronić to piąte miejsce. Okej, a teraz panowie, powiedzmy sobie tak. Przedstawcie przewidywane przez was zaskoczenia oraz rozczarowania nadchodzącego sezonu. Mówimy o przewidywaniach. Mazi, proszę zacznij. Jeżeli chodzi o zaskoczenia, przepraszam, kompletnie zapomniałem o Jagiellonii, muszę przyznać, bo miałem w głowie cały czas Wikingów. Ja tak samo. Aczkolwiek no, uważam, że zgodzę się z tym, co Fajer powiedziałeś przed chwilą. Faktycznie Jagiellonia powalczyć może o to top 5, może i o podium nawet. I uważam, że to oni będą takim zaskoczeniem razem z 303 Pistols. I dołożyłbym do tego może Zawisze lub Bolos. Która z tych drużyn może takich nowych, mam nadzieję, zaskoczyć? A rozczarowanie twoje? A rozczarowanie... Czyli co, ktoś, kto zagra poniżej wstępnych oczekiwań. Jakie masz przeczucie? Wydaje mi się, że może Cracovia trochę rozczarować. Mimo, że też powiedziałem, że będą walczyć, ale... Może im też coś nie pójść i polecą w dół. No i Arka Gdynia, bo to jest, dla mnie to jest 50-50. Albo wystrzelą i będą naprawdę gnać i bić się, albo dostaną tak zwanego dzwona jednego, drugiego i pójdzie to w drugą stronę. Mati, jakie ty masz podejście w tych kwestiach? Co do Arki, to... Nie, mam... zaskoczenia, twoje zaskoczenia. No moje zaskoczenia, właśnie tutaj nawiązując pozytywne, mogą być negatywne, to Arka, właśnie tak jak Mazi wspomniał, te 50-50, no wydaje mi się, że to będzie drużyna, jeśli będzie na fali, będzie grała super, będzie walczyła o najwyższe cele, jeśli dostaną właśnie jednego strzała, drugiego gdzieś przegrają, potracą punkty z niżej notowanymi rywalami, wydaje mi się, że tam nie będzie ducha zespołu, który albo zawodnika, który będzie mógł pociągnąć tą drużynę, wyciągnąć z dołka. To tak 50-50, no to nie wiem, czy to mogę zaliczyć do takiego zaskoczenia pozytywnego lub negatywnego, ale zastanawiam się, jak wpłynie nowy sponsor dla Invicty, Jumisu, coś takiego, chyba to robiło mi się o uszy. Tak. Czy to, nie wiem, pozwoli sprowadzić im jakiś bardziej, nie wiem, lepszych zawodników, bardziej kreatywnych, bo wiemy, że Invicta słynie ze swojej szczelnej obrony. Czy to pozwoli im trochę powalczyć wyżej w tabeli? Na pewno Jagiellonia też będzie chciała pokazać się z lepszej strony niż do tej pory. Zajęła 7 miejsce w poprzednim sezonie, na pewno apetyt tam rośnie w miarę jedzenia. Pierwsza część sezonu fatalna, jakby nie było. No, rozmawiałem z tobą w poprzednim odcinku, raczej w odcinku numer 2. Oboje stwierdziliśmy, że Polish Vikings jest to jedno z większych rozczarowań pierwszej rundy. No, wydaje mi się, że powinno powalczyć o te miano, które pozytywnie nas zaskoczy. A moje zdanie jest takie, zaskoczenia. Zaskoczenie Jagiellonia Esports, ze względu na to, że poprzedni sezon mieli naprawdę średni, to teraz nas zaskoczą i będą gdzieś tam w okolicach piątego miejsca. Na pewno nie wyżej, ale piąte miejsce jest ich możliwością. I zaskoczeniem będzie Zawisza Esports, ponieważ
Coś czuję, że oni naprawdę się zameldują w okolicach tego ósmego miejsca, a wy taki wynik dla Beniaminka, który nie posiada jakichś nie wiadomo jakich gwiazd, może tam poza jednym czy dwoma zawodnikami, to będzie mega wynik. Rozczarowania. Rozczarowania niestety, przykro mi, ale bolos for legend, dlatego że wszyscy myślą, że oni będą punktować, a moim zdaniem tak nie będzie i się rozczarujemy tym zespołem. Potem rozczarowania to będzie Cracovia, dlatego że po doskonałym piątym miejscu może się okazać, że będzie ciężko je w ogóle utrzymać w kolejnym sezonie i coś czuję, że nas rozczarują swoją postawą. I jeszcze jeden miałem zespół w głowie. 303, nie. Invicta tam stabilnie myślę, że będzie. 303 Pistols. Ja coś czuję, że tutaj troszeczkę gdzieś podświadomie, jako że fuzja, to stawiamy gdzieś wyżej pod poprzeczkę, a moim zdaniem nic się nie zmieni i to będzie zespół w okolicach 10-11 miejsca. I dlatego uważam to za rozczarowanie, ponieważ stawiamy poprzeczkę wyżej niż jest to gdzieś tam chyba możliwe. A jeszcze chciałem na sam koniec, bo mi jeszcze jedna rzecz do głowy przyszła, co do zaskoczeń. Ja bym chciał do zaskoczeń, i tak szczerze wam mówię, bo widzę, po jak runda rewanżowa końcówki sezonu tamtego szła i jak są sparingi czasami z tymi drużynami, jak oni grają, MF dał jako zaskoczenie i wydaje mi się, że spokojnie powalczą o to miejsce 10-11, nie tak jak ostatnio bili się do końca o utrzymanie, a powiedzmy te 5-6 pozycji pójdą do góry i to jeszcze chciałbym dać ode mnie jako takie możliwe zaskoczenie. Okej. Okay. Rozumiemy. Jak najbardziej MF prezentowało stabilny poziom i naprawdę zaliczyło sporą ilość wygranych, co naprawdę nie jest tam codziennością w drugiej części sezonu. Okej, przejdźmy teraz do niestety takiego tematu, którego każdy by chciał uniknąć w zespołach, bo mianowicie kto będzie walczył o przysłowiowo o spadek. Wytypujmy sobie, załóżmy, że dwa zespoły tylko spadną, nie typujmy strefy barażowej. Kogo widzicie na miejscach spadkowych w kolejnym sezonie? Czyli dwa miejsca spadkowe, kogo tam widzicie? Mogę zacząć? Tak jest, proszę bardzo. Więc tak, no Fnatic moim zdaniem i poznańskie Pyry. Mazi? No to samo chciałem powiedzieć, że Fnatic to jest taki pierwszy przychodzący mi do głowy. No i drugi to jest poznańskie, tylko kwestia tego jak Rogal, jaką ekipę Rogal zmontował. Ale wydaje mi się, że to jest taka druga ekipa, którą większość, myślę, kapitanów by obstawiła do spadku też. No to bardzo mi przykro, ale ja mam niestety takie samo zdanie, bardzo przykro oczywiście dla tych zespołów, bo Fnatic uważam za murowanego kandydata do spadku, pomimo że tak naprawdę jeszcze nie znamy tego zespołu. A poznańskie Pyry nie są słabe jakoś strasznie, ale liga będzie jakoś tak dobrze wyrównana, że po prostu nie widzę innego kandydata poza poznańskimi, który może spaść z tej ligi. Tak po prostu w normalnym cyklu. Więc myślę, że naturalnie niestety przyjdzie kolej na nich. Oby nas zaskoczyli. Dobrze, panowie, na FIFA 22 Polish Pro Clubs, czyli nasza organizacja, która organizuje nasze ligi, przygotowało dwa sezony rozgrywkowe. Jako, że pierwszy mamy już za sobą, to postarajmy się wywnioskować, czego możemy się spodziewać po kolejnym. Co według was zostanie poprawione lub co będzie po prostu lepsze? Mam tutaj na myśli nie tylko samą organizację ligi, ale również stawkę klubów oraz ich podejście do tematu. Mazi, proszę zacznij. Co by tu powiedzieć? Fajną rzeczą było to, że wprowadzili kilka zmian. Ogólnie kilka zmian. Jak to się odbiło, każdy widział, bo zainteresowanie chyba ogólnie Superligą, tą pierwszą częścią, jakby tą częścią sezonu, który się skończył, odbiło się to pozytywnie i więcej osób odebrało je pozytywnie, tak? Więcej osób się tym zainteresowało. Jeżeli chodzi o to, co może się zdać w drugim sezonie, to fajnie by było, jakby to dalej promowali, że live'y to są faktycznie live'y, a nie live'y w czasie, kiedy inni grają, bo nie oszukujmy się, to trochę, no, scenę tworzymy my, tak? Więc to akurat, jakby jak to utrzymają, to będzie na pewno plus. Na pewno otoczka, tak jak już Bartas też wspomniał, no kurczę, gramy finał Pucharu Polski, tak?
grają teoretycznie dwie najlepsze drużyny, czyli mistrz i wicemistrz sezonu. No, uważam, że można było to lepiej przygotować ogólnie, tak, że można było, nie wiem, jakiś zmontować chociażby filmik, tak, prosty, nie wiem, zapowiedź 3-4-minutową jakichś tam składnych akcji, czy bezpośrednich pojedynków, jak to wyglądało, czy puścić sobie właśnie na live, tak? Ostatnie chociażby 2-3 pojedynki tych drużyn, jak się zakończyły, albo jak statystyki się przejawiają między tymi drużynami, można było to jasne, lepiej przygotować. Było jak było, było ok po prostu, moim zdaniem było po prostu to ok. Fajny pomysł był z tym, że prowadził to Kogito, to akurat mega props. Jakby uważam, że to był naprawdę fajny pomysł i fajna inicjatywa. Jeżeli chodzi o samą organizację, tak, to wydaje mi się, że czasami chłopaki odbierają za bardzo ataki w swoją stronę i że rzeczy, które kapitanowie inni dają pomysły, to nie są, uważam, to nie są takie ataki, że coś robicie źle, zmieńcie to, bo jesteście najgorsi, tylko każdy z nas chce faktycznie pomóc i jeżeli ktoś daje propozycję jakąś, normalnie można pogadać, tak, daje jakąś opcję, że można zrobić to tak i tak i zobaczycie, że będzie lepiej, to nie jest atak, tylko to jest po prostu, ja uważam, że to jest po prostu normalna, zwykła dyskusja. I ja bym po prostu doradził administracji trochę więcej luzu czasami i tak mi się wydaje. Rozumiem. Ja mogę dodać od siebie, że tak naprawdę rewolucja w pewnych strefach nadeszła już w połowie tego sezonu, który tutaj miał miejsce i tak naprawdę ona już nachodzi nawet na ten drugi sezon, bo podeszliśmy bardziej poważnie do kadry, do tematu live'ów z kadry, do tematu w ogóle samych live'ów, czyli live'y jakby wyodrębniliśmy, mecze na live'ach wyodrębniliśmy poza bieżącą kolejkę, żeby inni mogli to też oglądać. Potem co było? Mecz gwiazd był dołożony, pojawiły dokładnie się nielegalne pogaduchy, ogólnie doszło mega dużo nowego kontentu w trakcie sezonu, który działa po prostu na rozwój ligi. Tak, ja bym dokładnie chciał, żeby na nowy sezon po prostu było dopracowane to, co jeszcze było niedociągnięte w tamtym, czyli otoczka wokół takich najważniejszych wydarzeń na scenie, czyli jak finał pucharu i tak dalej, bo otoczka leżała i gdzieś przyłożenie wagi do tej oglądalności na live'ach. Robić wszystko, żeby ta oglądalność była jak największa, przekładać godziny meczów na korzyść live'u oraz też chciałbym, żeby kadra była wyodrębniona. Jakiś inny dzień. No, ale to już jest temat rzeka, tak, i to jest dokładnie ciężki temat do przeskoczenia ze względu nawet na same kluby. Ja ten temat jak najbardziej rozumiem, no, bo to ludzie pracują na zmiany i niedziela jest najdogodniejszym. No niestety, no, aczkolwiek no tutaj faktycznie ja osobiście... Mam na to rozwiązanie, Faber. Wydaje mi się, że moglibyśmy, nie wiem, są też takie miejsca, gdzie na przykład można tą ligę nadgonić, że na przykład, nie wiem, w jedną niedzielę zagrać 3 mecze ligowe, a nie tylko na przykład 2 czy 1, powiedzmy, nie wiem. To jest tylko przykład, nie? No, jest ile ludzi, tyle sposobów. Ja ogólnie nikomu nie dogodzi się. Dla mnie największym minusem, oprócz tego, że kadra jest w niedzielę, no bo ja tego nie przeskoczymy tego, tak? Jak jest kadra, to no jest dużo mniejsze pole manewru niż dogadanie z klubami, ale największym minusem niedzieli jest to, że nie oszukujmy się, ale sam gameplay i samo to, jak się gra w niedzielę, jest po prostu tragiczny i samo odczuwanie przyjemności z gry w niedzielę jest najmniejsze. To też jest niestety duża wada, aczkolwiek no też rozumiem, że ludzie mają zmiany. Też to oczywiście jakby no każdy układa kadrę jak może, ale no sam wiem jak gra działa w niedzielę, a jak na przykład się gra w poniedziałek czy we wtorek, no to jest niebo a ziemia, tak? Dobrze, a Mati, powiedz proszę, co według ciebie będzie gorsze lub co nie zostanie poprawione na nadchodzący sezon? Może być tak, że żadnej rzeczy nie dostrzegasz, ale czy masz coś takiego, co cię martwi? Szczerze właśnie, Mazi trochę, nie jestem na tym czacie kapitanów i nie wiem, jakie tam, czy coś jest poruszane na temat przyszłości rozwoju tej ligi, czy tam streamów, ale Mazi już wcześniej wspomniał, wydaje mi się, że po prostu komisja ligi, czy tam administracja powinna po prostu więcej, trochę, raczej nabrać trochę dystansu do tych wszystkich uwag ze strony kapitanów,
bo oni nie chcą robić im na złość, tylko po prostu chcą, działają na rozwój tej ligi i nie wiem, podają jakieś różne pomysły, żeby to fajnie na przykład się oglądało, pozyskiwać nowych graczy i przede wszystkim, żeby ich kogoś z zewnątrz zaczęło to interesować. Kamar fajnie pod tym względem działa, to jest znane osobistości pod względem komentowania, czy tam Kogito, czy jakieś BJ właśnie to komentowali, ich mecze, czy to w lidze, czy tam jakieś chyba pucharze, nie mam pojęcia. No też zainicjowali tą akcję charytatywną, gdzie prosi jeden na z Polski jeden na jeden gra i ten turniej charytatywny. Na pewno ktoś, jak BJ puścił stream z tego turnieju, no wydaje mi się, że jakieś tam zainteresowanie z zewnątrz ludzi się na pewno jakieś większe pojawiło dzięki takim akcjom, no i tylko żeby po prostu brać przykład z takiej drużyny jak Kamar, który potrafi na przykład sprzedać się w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Komisja Ligi, żeby po prostu brała taki przykład pod względem właśnie jakiejś różnej organizacji. Omazji wspomniał tutaj o Otoczce. No fajnie jest, jakby było jakieś studio przed meczem tygodnia, czy jakimś tam ważnym meczem pucharowym, czy też kadry. Jakby ktoś tam chwilę poświęcił, te 15 minut przynajmniej przed meczem, jakąś analizę przedstawił, jak to wygląda sytuacja w tabeli. Żeby można było z tego jakieś, wiecie, też większe źródło informacji z takiego live'u, moim zdaniem. Dokładnie, otoczka. Okej, okay, Szpaku, przejdźmy do serii pytań od widzów. Proszę, zacznij. Oczywiście i pierwsze pytanie, już nie będzie anonimowe jak to było wcześniej, jest to pytanie od Miłosza Czarnoty. Pytanie do obu panów. Jak można rozwinąć, jak można najbardziej rozwinąć polską ligę? Mazy, proszę zacznij. Co można zrobić, żeby nasza liga się jeszcze bardziej rozwijała? Myślę, że zwiększyć medialność ogólnie rozgrywek, to znaczy fajne rzeczy reklamować na zasadzie skrótów, kolejki, a tak co zaczęli włodarze ligi robić, tak, czyli tam chyba Carlos bodajże robił skróty. Coś tego typu jak Branko robił dla kadry, że skróty meczów były puszczane bodajże chyba w tygodniu, jak ktoś nie oglądał, tak? To sobie no, to taki było naprawdę skrót, dobre. To było naprawdę dobre. Mega dobre. I jak na to wzór przenieść, takiego Scala tak, Plus dosłownie. Dokładnie. I przenieść coś takiego na Superligę, dodać na przykład do tego skrótów, na przykład co tydzień jakąś nową osobę z kapitanów, powiedzmy, tak? Czy tam z zarządów klubów, jako takiego, może nie eksperta, ale takiego analityka, tak? Że sobie analizują na przykład dany mecz, nie wiem, wybieram dany mecz z danej kolejki, tak? Przykładowo, nie wiem, jest mecz Arka i Legal, znamy wynik, powiedzmy, nie wiem, remis 2-2, przykładowo, i sobie taki mecz analizują, tak? Przez, nie wiem, na przykład takie 5-10 minut takiej analizy, plus jeszcze skróty bramek, no to zajmie, nie wiem, 16 minut taki filmik. No i coś takiego myślę, żeby w tą stronę poszedł. Mati, jakie twoje zdanie? Mati chyba powiedział wszystko to, co chciałem powiedzieć na ten temat. No przede wszystkim, no, jak najwięcej takiego kontentu, żeby... Tak jest. Content jest najważniejszy w rozwoju. Dokładnie. I wydaje mi się, że... No i w sumie te social media, kluby, żeby też było bardziej do tego podchodziły tak na poważnie, jakieś tam, choćby nawet jakieś zmianki o wynikach jakich osiąganych w lidze albo coś, na pewno tego brakuje, tak. Bo dużo klubów jest takich, które po prostu ich fanpage jest martwe. Martwe, dokładnie, i mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższym sezonie i to też pomoże na pewno nam w rozwoju, tak? No i w sumie to wszystko. A moim słowem klucz do rozwoju jest jedno słowo, content. Jak najwięcej contentu na scenie. To mogą być nawet śmieszne rzeczy, to mogą być różne śmieszne, nawet głupkowate rzeczy, byle to było jak najwięcej różnego contentu, bo to po prostu ma szansę się rozejść do zewnętrznego widza. Ktoś może zobaczyć jakieś śmieszne akcje z wirtualnych klubów, gdzie ludzie się śmieją, gdzie są jakieś funny moments, że tak powiem, i może ktoś się zainteresować. Content jest kluczem. Content. Ostatnio wrzuciliście interwencję Mavera z reakcją na tym. Dokładnie. Wydaje mi się, że to fajna rzecz. Była akurat też reakcja też z waszej strony na interwencję jego
Takie było to taka interwencja meczu. No ja nawet bym powiedział więcej, to była interwencja sezonu w wykonaniu Mavera, przynajmniej w jego interwencjach. I naprawdę bardzo rzadko się tak reaguje, szczególnie już na takim poziomie, gdzie te wyniki są cały czas osiągane dobre i rzadko kiedy musi bramkarz interweniować w taki sposób spektakularny. To jest bardzo rzadka reakcja, żeby takie coś krzyknąć, że wow, co ty teraz zrobiłeś w ogóle. Na tym poziomie to już jest niespotykane. To była może interwencja, która pomoże wygrać Illegal kolejny puchar, tak naprawdę. Dokładnie, bo już jesteśmy w finale pucharów OPG, teraz w poniedziałek będziemy grali finał z rumuńską ekipą z VPG Premier, piąte miejsce z ZL22, no zobaczymy. Można trzymać kciuki. Dobra, kolejne pytanie. Pytanie od Adriana Sebastiana Sameka. Czy przejście z live'ami na inną platformę było dobrą decyzją w kontekście liczby widzów? Co uważacie o ich poziomie w porównaniu z transmisjami na fanpage'u klubów? Mati, może teraz ty zacznij. Wydaje mi się, że przejście na chodzi na YouTube'a, nie? Że to było dobry... Tak. Na YouTube. Że to był dobry pomysł, bo każdy może sobie go potem tego live'a fajnie odtworzyć, choćby nawet czytasz, że w fajnej jakości, nawet na telewizorze, tak? Jeśli ktoś ma, na przykład, nie wiem, jest w danym dniu rezerwowym, albo po prostu, nie wiem, mieli, jakby to powiedzieć, jak mieli Toxic było usunięte z rundy rewanżowej, to można było ten czas właśnie poświęcić, na przykład tam na te dwa mecze, chociaż ten mecz tygodnia był zawsze godzin po ostatniej kolejce, prawda? Wszystkie kluby kończyły mecz i mogli, tak, mogły i obejrzeć wszyscy sobie mogli ten... wspólnie oglądać. Tak, to było na pewno takie rozwiązanie było przed tym, jak kadra musiała grać w weekendy, prawda? Bo potem my graliśmy o 19 chyba 30 i o 20, czy tam o 20 i o 20:30, mhm. Różne to mecze były, jak dogadywaliśmy, żeby kadra jak najwięcej mogła skorzystać i się rozgrać przed ważnymi meczami. No wydaje mi się, że to był dobry pomysł. I na pewno fajnie by było, jakby był dalej praktykowany w ten sposób rozgrywania, żeby mecz tygodnia był rozgrywany po wszystkich kolejkach, po wszystkich meczach danego wieczoru przez wszystkie kluby, żeby to potem ta widownia i mogła obejrzeć sobie ten hit. Ty, Mazi, co uważasz? Mazi? Przepraszam, bo mi ściął od słuchawki. Mógłbyś powtórzyć? Ty co uważasz o live'ach na platformie YouTube? O, okay. Czy to jest plus? Jest to jakiś tam w jakimś stopniu plus. Aczkolwiek ja uważam, że najlepszą platformą streamingową, szczególnie dla tego typu, jak my gramy WK, nie jest YouTube, a Twitch. Dlatego, że na Twitchu jest mniej streamerów, takich dużych, gdzie możemy też sobie wybrać, kliknąć typowo grę, którą chcemy oglądać, czyli na przykład wybieramy FIFA. Jeżeli ludzie widzą, że o kurde, coś innego, jest 30 osób, to tacy anonimowi osoby będą wchodzić. Natomiast na YouTubie działa algorytm i jeżeli ktoś nie ma na przykład subskrypcji, powiedzmy klubów powiązanych z WK lub tego typu, to mu tej transmisji nigdy nie wywali. Więc uważam, wydaje mi się, że Twitch jako Twitch sam z siebie robił lepsze liczby, co pokazały SPG jakby Puchar Polski. Tam było pod 100, chyba finał nawet chyba do 100 osób oglądało, ale mogę się mylić, tak? Mniej więcej tak to wyglądało i tak ja też tak uważam. No proszę, czyli masz trochę inne podejście niż Mati, bardziej analityczne. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tyle, że nie siedzę tak w algorytmach, jakby w możliwościach danych platform, więc ciężko mi się tutaj wypowiedzieć, ale jedno wiem, ucieknięcie ze streamami z Facebooka było kluczowe do rozwinięcia się w oglądalności, bo jednak Facebook to nie jest platforma ani streamingowa, ani do filmów, jest słaby odtwarzacz, niewygodny dla widza i tak naprawdę nie chce się oglądać generalnie na Facebooku, więc to na pewno na plus, ucieczka z Facebooka to jest plus. Dobra, kolejne pytanie. Oczywiście, pytanie również od Adriana Sebastiana Sameka. Co sądzicie, że scena Superligi oparta na graniu online bez LAN-ów organizowanych przez PPC ma szansę wzbudzić jakiekolwiek zainteresowanie osób niezwiązanych z trybem wirtualnych klubów? Teraz może Mazi zacznij. Czyli czy granie bez LAN-ów jest szansa, że wzbudzi jakieś zainteresowanie?
Zbudzić na pewno zbudzi, bo nadal zbudza. Aczkolwiek, no, ja nie przeżyłem Lana WK. Grałem na lanach, ale w trybie 1 na 1. I ja z własnego doświadczenia wiem, to co jest na lanach, nie da się powtórzyć na grając online, czy w domu, czy gdziekolwiek. Po prostu LAN to jest jakby całkowicie inna gra, inne podejście, inne emocje. Inaczej się to wszystko odczuwa i mam nadzieję, że jak teraz jakoś może w tym roku się uda, już trochę choroba C19 się uspokoiła, uda się zorganizować LANa. Mam taką nadzieję, że włodarzom ligi uda się i zagramy na takim LANie, bo mówię, to są inne przeżycia, inne emocje, inaczej się wygrane jakby przeżywa dokładnie, bo ja tylko słyszałem i widziałem jakieś tam nagrania, no najbardziej od VIP-a, tak? Bo VIP brał udział chyba w Pucharze Polski, top 4 jak grali. I widziałem to, jak chłopaki grali po 11 na 11, na 11 konsolach przeciwko sobie. I jak przeżywali tam chyba rzuty karne były bodajże, nie chcę skłamać. I no to kurde, rzucasz pada, kładziesz, idziesz, tam cieszyć się, że twój bramkarz karnego wybronił albo strzelił bramkę ktoś decydującą. No, to są inne emocje i mam nadzieję, że w niedługim czasie się uda je jakby, może dla mnie to takie marzenia małe spełnić, jeżeli chodzi o WK. Ty jakie masz podejście, Mati? Do LANów? Ja uważam, że no, LANy no, przede wszystkim no, to powinno nas nakręcać wszystkich, żeby właśnie dążyć do tego jak największej integracji między zespołami, spotkań i poznawania się. Na pewno to też by zaowocowało też trochę może, jakby to powiedzieć, relacjami właśnie między ludźmi, bo tutaj no, niby nasza scena jest troszeczkę, nawet może chodzi plotka, że jest strasznie toksyczna. Nie wiem, szczerze, jak wspomniałem przed nagraniem tutaj, nie udzielam się za bardzo w mediach społecznościowych, śledzę co tam się dzieje, ale jakoś sam nie biorę w tym udziału. No mam nadzieję, że będzie taka okazja się spotkać większej ilości zespołów na takim LANie. Też nie przeżyłem takiego LANa, jak Mazi wspomniał, 11 na 11. Grałem na większych turniejach 1 na 1. Na pewno te emocje są nie do opisania i Mazi tutaj wspomniał, że fajnie jest się cieszyć z całym zespołem po zwycięstwie. No też, żeby z tą cieszynką nie przesadzić, bo wiadomo, są różne gabaryty różnych graczy i można się kontuzji nabawić, ale właśnie dla takich chwil się żyje. Też widziałem te filmiki właśnie, jak tam z zagranicznej ekipy miały tego LANa 11 na 11 i te emocje po zwycięstwie w finale, w pokarnych, czy tam po golu w 90, czy tam 120 minucie, są nie do opisania i na pewno chciałbym kiedyś również przeżyć to takiego LANa. A ja powiem tak, ja byłem uczestnikiem jednego z dwóch LANów, tylko tego ważniejszego powiedzmy, bo aż 8 ekip brało udział. Emocje nie do zapomnienia i tak, słowa kluczowe. Emocje gigantyczne. Drugie słowo kluczowe, integracja, a raczej nie słowo, tylko sformułowania, integracja pomiędzy klubami, tak samo gigantyczna. Wspólne grille, wspólne wieczory, wspólne aftery. Potem wspólne granie na LANie to jest po prostu coś, czego się nie da niczym zastąpić i nie da się tego kupić. No i kolejne słowo klucz to jest po prostu, że muszą być organy, że tak powiem, do tego odpowiednie. No bo my mieliśmy taki organ wykonawczy w postaci Bartka Fatygi, który miał bardzo duże możliwości organizacji takich rzeczy, miał znajomości, on się sam w ogóle zawodowo zajmuje tego typu sprawami, jak organizacja takich wydarzeń, więc po prostu sama osoba Bartka Fatygi sprzyjała nam w rozwoju właśnie i organizacji takich wydarzeń. Teraz oczywiście tej takiej możliwości naturalnej nie mamy, trzeba się jakby postarać, trzeba jakby wyjść przed szereg, żeby to zorganizować. Oczywiście po COVID-zie jest to jak najbardziej możliwe, ale pytanie, czy to będzie jakoś finansowo dla chłopaków, włodarzy możliwe. Myślę, że to jest temat do rozmów pomiędzy kapitanami. No ciekawe, ciekawe, ale jeszcze tutaj odpowiadając stricte na pytanie Adriana Samka, czy granie online bez LANów ma szansę wzbudzić zainteresowanie? Tak, ma szansę, ale musi być to dobrze opakowane. Musi być, oprócz samych meczów, musi być ten content.
ten widz musi czymś żyć. Te, powiedzmy, przysłowiowe dzieci, które wejdą w nasz kanał i będą patrzeć, ich nie będą interesowały tylko same mecze. Ich będzie interesowała też ta cała otoczka. Dobrze. Myślę, że ten temat możemy sobie zamknąć i proszę zadaj kolejne pytanie, Szpaku. I ostatnie pytanie, pytanie do obu panów. Jak według was będzie wyglądała scena po przejściu na PlayStation 5? Czy będzie wystarczająco drużyn, żeby utworzyć choćby jedną ligę? Teraz Mati, zacznij. Uważam, że to będzie na plus dla całej sceny polskiej. Na pewno poziom będzie o wiele wyższy. Czy uda się ligę utworzyć? Bez problemu. Nie mam nawet żadnych wątpliwości pod tym względem. Tym bardziej, że ma być crossplay i mają być połączone platformy jak z Xboxa oraz PlayStation w jednym silniku meczowym. Czyli tak zwany crossplay. Tak, dokładnie. I to na pewno pozwoli jakoś myśleć pozytywnie i na pewno może być sporo zaskoczeń, bo pojawią się nowi gracze na scenie z Xboxa, bo trochę się to wymiesza. Też nie wszyscy będą mieli nową generację konsoli, więc zobaczymy, jak to wpłynie na drużynę, ale o nowy sezon się nie obawiam. Na pewno wystartuje i jestem tego 100% pewien. Mazi? Ja powiem tak, ja już marzę, żebyśmy zagrali na nowej generacji. Grałam, ja futa 90% grałam na PS5 i gra na PS5 to jest przyjemna gra. Gra na PS4 nadaje się do kosza. Ja mam takie same odczucie. Ja tylko marzę, naprawdę, przejdźmy już. Zacznijmy grać, przy okazji zaczniemy grać faktycznie na te najmocniejsze drużyny, które obecnie grają, czyli przykładowo Apogę portugalskie, czy Onente hiszpańskie i faktycznie sprawdzimy się też realnie, powtarzam realnie, na te najmocniejsze drużyny. I ja tylko odliczam sobie dni do FIFA 23, konsola PS5 i gameplay PS5. Rozumiem. To w skrócie. Ja uważam, że właśnie to są niby jedna gra, tak dwie różne wersje, że to jest w ogóle nieporozumienie. Wydaje mi się też, że nie wszyscy zawodnicy przez to nie mogą pokazać cały potencjał, bo nie ukrywajmy, no większość z nas gra na PlayStation 5, futa, czy jakieś inne tam tryby, no bo po to kupowało się konsolę, żeby grać na nowej generacji. Potem mamy przyjść na trening z wirtualnych klubów na PlayStation 4 i nagle się okazuje, że grasz w inną grę i całkowicie inne rzeczy są lepsze, skuteczniejsze na tej wersji niż na tej, w której się gra przez te 90% czasu. Dokładnie. To jeszcze ja tutaj odpowiem na pytanie te anonimowe. Jak będzie wyglądała scena? Scena moim zdaniem będzie troszeczkę bardziej okrojona. Wiele klubów zostanie na PS4, zostanie, a mianowicie nie przejdzie wraz z generacją na PS5. Będzie to oparte w taki sposób, że prawdopodobnie nasza stawka gdzieś tam się ograniczy do połowy z tego, co teraz jest, ale bardzo gorąco liczę na to, że będzie crossplay. A co za tym idzie, dojdzie do nas Xbox, możliwe, że PC, chociaż nie wiem, czy PC będzie wliczony w crossplay, raczej to jest pomiędzy konsolami. I scena Xboxa, która jest oczywiście mniejsza od naszej, ale myślę, że nie mniej ambitna, bo już tutaj dostałem takie, że tak powiem, zapowiedzi, że pewna drużyna przyjdzie na naszą scenę PS4, a mianowicie Invite Gaming, która teraz weszła pod szyld Arki Gdynia na Xboxie, że przyjdzie i że tak powiem, zrobi tutaj z nami porządek. To nic, tylko czekać i trzymać za słowo. A co do tego, że czy będzie wystarczająco drużyn, żeby utworzyć choćby jedną ligę, to ja powiem tak, choćby miało być 8 drużyn w lidze, powinniśmy przejść na PS5 i grać na PS5. PS5 oznacza rozwój. I tyle w temacie. Nie zgadzam, musimy 16, może być nawet 8. Nie stracimy na tym, naprawdę. A na pewno z każdym miesiącem będzie tych drużyn coraz więcej, przynajmniej na pewno graczy przybywało, nie? Dokładnie. A to jeszcze dodam, bo w sumie taką ciekawostkę walnąłeś, że Invite jest Arki Gdynia, tak? Oni teraz grają pod szyldem Arki. Czyli rozumiem, że będziemy mieli Arkę Gdynia 1 pod szyldem jakby PS4, PS5. No ciekawe. I Arkę Gdynia ciekawe, jak numer to 2. Ciekawe, no, bo jak to nie, no właśnie, czy to będzie fuzja dwóch klubów, czy któraś wyprze którąś, tak? Ja myślę, że Invite na pewno sobie nie pozwoli na fuzję w stronę Arki Gdynia. Prędzej już Arka przyjmie zawodników z Xboxa.
A na pewno, jeżeli Invite sobie nie pozwoli na fuzję, no to będziemy tutaj musieli to jakoś rozdzielić. No nie mogą grać dwie Arki Gdynia, więc to będzie ciekawy temat. No zobaczymy. Tak już chciałem właśnie taką ciekawostkę, tak. Taką rozkminę. Dobrze, panowie, kończąc dzisiejszy podcast, zabawimy się teraz w znaną wam gierkę. 10 krótkich pytań, stwierdzeń, łamane na stwierdzeń. Odpowiedzi tak lub nie. Nie ma uciekania od odpowiedzi lub odpowiedzi pomidor. Na każdym musi być tak lub nie. Pytania do Mateusza Kamińskiego. Pytania lub stwierdzenia. Zmieniam zdanie w kwestii Jaga versus Mateusz Bogacz. Nie. Miejsce w poprzednim sezonie uważam za sukces mojej ekipy. Nie. Spirit As znajdzie się również na podium w kolejnym sezonie. Tak. Spirit As będzie walczyć o mistrzostwo do ostatniej kolejki. Tak. O proszę. Jakość naszej kadry i jej szerokość pozwala nam na zdobycie Mistrzostwa Polski. Tak. Mateusz Bogacz zostanie królem strzelców Superligi. Nie. Będę podstawowym zawodnikiem w składzie przez cały sezon. Nie. Kolejne zaskoczenie. Zostanę powołany do kadry na kolejne turnieje. Nie. Pewien były gracz Loco Villanos swoją decyzją odnośnie transferu do Wisły Płock napluł nam w twarz. Tak. Zostanę królem asyst w nowym sezonie. Nie. Dobra, wszystkie pytania masz już za sobą. A zaskoczyłem się jednym. Osobiście. No to widzisz. Dobra, teraz którym? Pytania... No, którym? Szczerze, czy zostanę powołany w sumie? Może nie na wizji, ale rozkminy zawsze są, tak? Każdy jest brany pod uwagę. Tak, już okiem selekcjonera mówiąc. Ja wychodzę z założenia, zawsze trzeba się spodziewać niespodziewanego. Wiadomo, masz rację pod tym względem, ale na chwilę obecną wydaje mi się, że scena, raczej gramy na PS4, wydaje mi się, że teraz masz bardzo dużo czasu do popisu. Te wyniki kadry nie powinny mieć takiego wielkiego znaczenia, jak powinny mieć w przyszłym sezonie na nowej generacji. O, tu się zgodzę. I uważam, że ta cała nagonka na jej cała nagonka na kadrę i na jej wyniki osiągane są po prostu dla mnie nieporozumieniem, bo teraz jest okres przejściowy, no zostaliśmy w tyle za europejską czołówką, zostając na PlayStation 4, wiadomo z jakich względów. I żebyśmy dali sobie troszeczkę, podeszli do tej kadry z dystansem, dali sobie niektórzy siana i po prostu wyciągali wnioski na temat kadry w przyszłym sezonie w nowej FIFA i dopiero wtedy, jak to będzie wyglądało. No, nagonkę na kadrę usłyszycie dopiero w drugiej części tego podcastu, który pojawi się niebawem. Okej, pytania do Maziego. Stwierdzenia lub pytania, tak lub nie? Wisła Jasne. Płock zdobędzie Mistrzostwo Polski. Tak. Ja lub Dominik Ostatek zostaniemy królem strzelców. Tak. Odważnie. VIP zakończy karierę w Wiśle Płock po FIFA 22. Nie. Reprezentacja Polski do tej pory jest niewypałem. Nie. Reprezentacja Polski zdobędzie chociaż jeden puchar w FIFA 22. Tak. Jestem słabszym napastnikiem od Dominika Ostatka. Nie. Zawsze niewygodne pytanie. Zawsze jest to samo praktycznie, albo zbliżone. Któryś z pomocników Wisły Płock zostanie królem asystentów w nowym sezonie? Tak. Wisła Płock wygra najwyższą ligę VPG, czyli VPG Premier. Tak. Straciłem zaufanie do Kuby Walkowiaka. Tak. Jestem ważniejszy na boisku niż Bartosz Tritt. Nie. Dyplomatyczna odpowiedź ostatnio. Dobra. Pytania znaczy, dyplomatyczna, znaczy szczera, tak? No, jak sam Bartek powiedział, on jest od zarządzania na boisku. Ja się zajmuję wszystkim tak naprawdę poza, powiedzmy, tym podpowiadaniem. Oczywiście jeżeli jest, bo jeżeli go nie ma, no to z automatu, czy ja, czy w armii, no to rolę przejmujemy, tak? Ale no jakby na boisku typowo, no Bartosz jakby podpowiadam, mówi, róbmy to, to, to i to, więc jakby ja w te kompetencje nie wnikam, działa to dobrze, więc po co zmieniać?
Dobrze, i tym pozytywnym akcentem nasz podcast, pierwsza część w zasadzie naszego podcastu dobiega końca. Dzisiaj gościliśmy ze sobą obecnego selekcjonera i kapitana Wisły Płock, Dawida Maziego Mazeranta. Dziękuję bardzo za dzisiejszy podcast. Oraz członka zarządu, jedną z najważniejszych osób w Spirit Us, Mateusza Indywidualistę Kamińskiego. Dziękuję za zaproszenie. Z mojej i Szpaka strony to wszystko, jeżeli chodzi o tą część podcastu. Niebawem, jutro lub w kolejnych dniach pojawi się druga część podcastu już z samym Dawidem Mazerantem i tematem tej drugiej części będzie już stricte kadra i pytania o samą kadrę. Tak więc pozdrawiam wszystkich gorąco i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.